Druhny, druhowie, koledzy, przyjaciele, znajomi, ci wszyscy, którzy przybyliście na nasze zaproszenie z okazji wspaniałej 103. rocznicy Zjednoczenia Ruchu Strażackiego i powiedzenia też, czym byli liderzy dla tego ruchu. Razem z prezesem doktorem Marianem Zaleskim, którym będziemy razem was wspólnie witać, żeby wszystkich nie pominąć. Chyba zbyteczne jest słowo powiedzenie, że gorąco was witam, bo jest dostatecznie ciepło. Ale niemniej nasze tutaj gorące serca są po waszej stronie. W drodze jest nasz premier, senator, prezes Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej Waldemar Pawlak. Wkrótce będzie też Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, wiceprezes Zarządu Głównego. Sprawy jakby państwowe ich trzymają, ale tuż. Ale witamy bardzo serdecznie dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej, Annę Wesołowską, też w drodze. Witam przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i instytucji związanych z nią. Nadbrygadiera doktora inżyniera Mariona Fołtynowskiego reprezentuje nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego. Witam. Witam bardzo serdecznie starszego brygadiera doktora inżyniera Tomasza Klimczaka, rektora, komendanta Akademii Pożarniczej. Witam bardzo serdecznie starszego brygadiera doktora inżyniera Pawła Janika, dyrektora Centralnego Biura w Józefowie. Witam starszego brygadiera w stanie spoczynku, magistra inżyniera Krzysztofa Biskupa, przewodniczącego Europejskiego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego. Witamy wiceprezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, naszego tutaj kolegę Józefa Matysiaka. Zawsze go odczytywaliśmy go jako wybitnego działacza Związku Młodzieży Wiejskiej, samorządowca, ale teraz jeszcze wodą się zajmuje, bardzo dobre, potrzebne to jest. Oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna współpracuje z Akademią Sztuki Wojennej i są wśród nas generał dr Mieczysław Gosuł, rektor Akademii Sztuki Wojennej, którego bardzo będzie powiadał mi w drodze. Witam bardzo serdecznie profesora doktora habilitowanego Dariusza Wróblewskiego z Akademii Sztuki Wojennej. Spotkaliśmy się na konferencji, zresztą w tej publikacji jest wspaniałe wystąpienie. Witam pułkownika doktora inżyniera Jacka Stępnia z Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo serdecznie. Cieszymy się bardzo ze współpracy z ekspertami od mediów, a są wśród nas profesor doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski. Witamy. Mecenas Stanisław Jekiełek, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy imienia Władysława Stanisława Reymonta. Zbigniew Adamkiewicz, wiceprezes tego stowarzyszenia. Nie widzę. Henryk Cichecki, członek tego stowarzyszenia. Barbara Bilińska, prezes Stowarzyszenia Ludzi Mediów Woronicza 17. To jest nowe właśnie takie stowarzyszenie.
doktora Tadeusza Doroszuka, historyka, ale i także dyrektora, byłego dyrektora telewizji Historia i oddziału też lubelskiego. Bardzo serdecznie witam naszych przyjaciół, dyrektorów muzeum, przede wszystkim dyrektora Tadeusza Skoczka, dyrektora Muzeum Niepodległości, i z nim ma przybyć dr Jan Sęk, były senator, przewodniczący Rady Muzeum Niepodległości. Witam doktora Pawła Gąsiorczyka, naczelnika Wydziału Dokumentacji Zbiorów Świętego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Witam starszego brygadiera Marka Bębenka, dyrektora Muzeum Małopolski Zachodniej w Zędzyzłowie, dyrektora jednocześnie chyba Muzeum Pożarnictwa w Arwerni, tak? Tak. Jest z nami też weteran komisji Zbigniew Todorski, były kierownik Muzeum w Kotuniu. Witamy bardzo serdecznie, jeśli przybył doktora Michała Stronka, z którym współpracujemy na bieżąco. Witamy bardzo serdecznie przybyły z różnych stron Polski działaczy Związku i Ochotniczej Straży Pożarnej. Witolda Kozieńko, członka Zarządu Głównego Związku Osobniczych Straży Pożarnej, prezesa Przemyślu, członka Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu jednocześnie. Witam Edwarda Szlichtę, dyrektora Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie, prezesa Zarządu Głównego Grodzkiego i to w Tarnobrzegu. Witam magister Justynę Szablewską, przewodniczącą Komisji Historycznej Zarządu OSP RPW w Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Witam Piotra Szczurka, członka Komisji Historycznej Związku z Lublina. Witam Zbigniewa Kaliszczyka, sekretarza Komisji Historycznej Mazowieckiej. Witam Marcina Fleszera, prezesa OSP w Turek w województwie wielkopolskim, ratownika medycznego. A spotykamy się z duchem na wielu tutaj spotkaniach, konferencjach. Witam bardzo serdecznie koleżankę Ewę Kiszkowską, dyrektorę Biura Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednocześnie dyrektorę Biura Wykonawczego PSL. Witam pana ministra Ryszarda Ślązaka, autora wspaniałych publikacji o naszej gospodarce i jego historii. Marszałka Adama Struzika na dzisiejszym spotkaniu reprezentują marszałek od kombatantów Zbigniew Czaplicki, tak? I kolega Witold Prandota, który też ma swoje zadania w wychowaniu obywatelskim, dostał właśnie takie polecenia od marszałka, żeby kręgosłup prostować. Witam koleżankę posłankę Zofię Grzebisz-Nowicką. Ja zawsze mówiłem, że była ulubioną posłanką Czesława Wycecha, bo była najładniejszą i najmłodszą. Witam członka Rady Pułkownika. Ja mówię zawsze do niego generała Zbyszka Zwięcickiego, byłego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, dzielnie nas wspiera. Jest z nami Ryszard Ochwat, prezes Towarzystwa Przyjaciół imienia domu Wincentego Witosa. W planach jest odtworzenie Instytutu imienia Wincentego Witosa
z możliwościami naukowo-badawczymi. Witam Józka Kowalczyka, naszego znakomitego działacza ZMW. No a teraz prowadzi bardzo, bardzo szeroką działalność gospodarczą. To pokolenie działaczy ZMW reprezentuje Tadeusz Wiśniewski, wicewójt gminy Związku Młodzieży Wiejskiej. Ale proszę Państwa, są z nami też szczególni goście, którzy przybyli aż z Człuchowa. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim pana dyrektora Adama Bondarenko, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, który przybył z pięknymi paniami, mianowicie z panią doktor habilitowaną Anną Kwaśniewską, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Panie będą miały tutaj swoje zadanie, ponieważ przywieziono nam i tutaj właśnie eksponowana jest wystawa Złote Igły. Złote Igły, wspaniałego haftu kaszubskiego. I witam bardzo serdecznie Józefę Sitarz, instruktora haftu kaszubskiego właśnie w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie, witam bardzo serdecznie też, nie wiem czy kogoś nie powitałem z was, dziewczyny? Nie, chyba wszystko. Annę Kwaśniewską, Józefę Sitarz. Więc tak wymodelowaliśmy nasze spotkanie, że najpierw oczywiście będziemy się kolegować z duchami prezesami, bo wspaniałe mamy właśnie tą uroczystość, a później oddajemy się właściwie już panią i panu dyrektorowi, którzy nas zaproszą później na otwarcie wystawy i jednocześnie na prezentację i publikacji, i jednocześnie też taką projekcję po prostu filmową jeszcze tej wystawy. Ale to tam już po tych głównych uroczystościach przejdziemy. Proszę Państwa, jeśli kogoś jeszcze nie powitałem, to wybaczcie mi, ale to jeszcze uczyni doktor Marian, z którym się tak umówiliśmy. Doktor dyrektor Janusz powitał wszystkich, tak mi się wydaje, Państwa, ale bardzo wiele osób też widzę, których nie powitał. W związku z tym mi się nisko po prostu kłaniam. I chciałbym powiedzieć, iż jest to wielka szansa do poszerzenia naszego środowiska strażackiego o Państwa jako o liderów w swoich obszarach zainteresowania, doświadczenia, bo widzę, że tu są osoby, z którymi ja miałem zaszczyt kiedyś współpracować, no przepraszając, to było lat temu, razy ileś, żeśmy wtedy odnosili różne sukcesy, ale jest zagadnienie, że na tej drodze, tak jak wielopokoleniowej drodze ruchu strażackiego, ta wiedza, ona jest dodawana i te fundamenty silnej wspólnoty, silnego kraju, one są tym trwalsze, im my dłużej w pokoleniach pracujemy dla siebie, dla innych, a jeśli myślimy o strażakach, to ratując innych. Mam świadomość, że spośród osób, które Janusz wymieniał, jeszcze zauważyłem profesora doktora Gołdyna. Proszę się pokazać, schował się dyskretnie, tak, profesor Gołdyn jest członkiem komisji. I pojawiają się koleżanki i koledzy, druhny i druhowie.
jest z nami powitany, ale wtedy chyba nie było jeszcze, Tadeusz Skoczek. Dyrektorze, proszę pokazać się, tak. Dlaczego chciałbym powiedzieć i serdecznie go powitać? Bo w zasadzie ta część mojego powitania to się sprowadza do tego, żeby ukłonić się też nisko dla muzeów obu, z którymi bardzo blisko współpracujemy. To wiemy, w maju tego roku mieliśmy kolejną, już myślę, to jest taka tradycja, prawda, Tadeusz, konferencję akademicką, konferencję naukową w Muzeum Niepodległości. Jej owoc jest w tejże książce. O tym mam chyba mówić za chwilę, więc może nie będę za długo na ten temat mówił, ale chciałbym od razu podziękować serdecznie dla dyrektora Janusza i jego zespołu za to, że rokrocznie możemy tu się spotykać z okazji rocznicy zjednoczenia ruchu strażackiego. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ma swój ważny patronat i wspiera nas także w wielu procesach, w tym także wydawniczych. Cieszę się, że są z nami, jest z nami pani Zofia Kaczor-Jędrzycka. Z Zosią kiedyś walczyliśmy o ZMW w latach 80. Tak, no ten czas tam tylko nam szybko leci, ale jest to, pozostaje w naszej dobrej pamięci i myślę, że i takiej historycznej warto wiele ciekawych rzeczy przypominać. Są z nami oczywiście członkowie Komisji Historycznej, która jest dłuższa w swojej nazwie, co daje też asum do, panie rektorze, magnificencjo, do naszej współpracy, bo ona zaczyna się, Komisja do Spraw Działalności Naukowej, Kulturalno-Społecznej, Dokumentacyjnej i Historycznej. I sądzę, że to jest też bardzo dobry pretekst, zresztą już bardzo realizowany, bo z wdzięcznością tutaj należy się pokłonić magnificencji rektorowi, bowiem już chyba z czwarty czy piąty raz na wydarzeniach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jesteśmy razem i to jest bardzo cenne. Prosił mnie przeprosić pan profesor Tadeusz Olejnik, który jest honorowym przewodniczącym naszej Komisji Historycznej. I przepraszając, pozwólcie, że odczytam jego króciutki list. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w ważnym wydarzeniu w dziejach naszego wielkiego ruchu społecznego, jakim jest konferencja poświęcona roli liderów ruchu strażackiego, ślę wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad. Wspaniała społeczna i patriotyczna rola stowarzyszeń strażackich w latach zaborów w Polsce odrodzonej pod niemiecką i sowiecką okupacją ukazała, jak wielką rolę w dziejach uświadomienia narodowego pobudzania społecznych inicjatyw obywatelskich odgrywali zarówno czołowi liderzy naszego wielkiego ruchu, jak też liczne szeregi lokalnych działaczy strażackich. Sylwetki wielu z nich znajdujemy na łamach pierwszego tomu słownika biograficznego polskich strażaków. To dzięki wam, druhowie strażacy, cieszą się najwyższym szacunkiem i zaufaniem naszych rodaków. Umacniajmy naszą narodową wspólnotę, międzypokoleniowe więzi, siłę społeczną i ekonomiczną naszej ojczyzny. Tadeusz Olejnik, Wieluń 2024. Pozdrowienia przekazuje także druh Zygmunt Tomczonek, przewodniczący Rady Seniorów Zarządu Głównego Związku SPRP. Bywa tu bardzo często, niedaleko mieszka, ale po prostu chwilowo lekarze, przepraszając, zabronili mu emocjonować się, a takie wydarzenia, w których on uczestniczy od 60, jak on mi mówił, kilka lat, to zawsze budują emocje i on bardzo serdecznie prosił o to, żeby przeprosić. Są oczywiście z nami, jak patrzę, koledzy z komisji, przyjechali aż z Lublina, Mirosław Walicki, przyjechał kolega Szczurek Piotr aż z Zamościa. Jest cała grupa, ale szczególnie cieszę się, że jest profesor Stanisław Jędrzejewski, niekwestionowany autorytet medialny, który nam, mówiąc ogólnie, i inne koleżanki i koledzy z mediów polskich uzmysłowili, jak ważne są media, gdy mówimy o bezpieczeństwie. I rozumiem, że później będziemy mogli prosić o kilka słów
od generała Galicy, bowiem zawsze mieliśmy bardzo życzliwe i słowo, i wsparcie od komendanta głównego i dziękujemy za to, że nie mogą dziś osobiście za pośrednictwem oczywiście pana generała. Prosił do mnie o przeproszenie, też oczywiście jeden z naszych wielkich przyjaciół, Wiesław Leśniakiewicz, zastępca prezesa zarządu głównego, minister, który prawdopodobnie teraz w tym momencie albo pracują nad ustawą o ochronie ludności, o której mówimy, albo już jest za granicą, bo niestety taki jest los ministrów. I oczywiście na samym końcu, ale bardzo ciepło i serdecznie witam moich zacnych współpracowników Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z panią Iną Rzecznikiem i kolegą, który jest kierownikiem ważnych projektów, który też przyjechał, pracuje u nas z daleka, z Pomorza, jak się nie mylę, prawda? Nie wiem, czy kolega doktor Jaruga, który jest jednym z autorów, jest wójtem, jest samorządowcem, ale jest także ważnym historykiem. Niedawno jego jedna z pozycji była wśród wygranych w konkursie ogólnostrażackim. Adamie, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich tych, których jeszcze wcześniej nie powitałem i w takiej spokojnej, cieplutkiej atmosferze, pomimo tego mrozu, który z okładki zaproszenia bije, ale on świadomie, żeby tak zrównoważyć temperaturę, został zaprezentowany historycznie. Janusz, jeszcze raz mówiłem, że... O, jeszcze tu jest cała zacna lista, którą Janusz pięknym charakterem pisma mi przedłożył. Myślę o Marianie Staszewskim. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. To ja przekazuję głos teraz dla naszego współorganizatora, któremu jeszcze raz dziękujemy za to, że po raz kolejny nas gości i wspiera w bardzo, bardzo szeroki sposób. Janusz. Razem możecie dokonać cudów. Osobno do niczego nie jesteście zdolni. Są to słowa Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera rządu. Zirytowano go czasem, powiedzmy sobie, jeśli nie słuchano go. Ale pytany czasem o jedność chłopów mówił, że łatwiej złapać wiatr dziurawą płachtę, nie zjednoczyć chłopów. Ale druhom strażakom to się udało w 1921 roku. Są w dziejach ruchu strażackiego trzy największe różnice, które zadecydowały o jego losach. Pierwsza to 8-9 września 1921 roku. Do tej rocznicy właśnie dzisiaj nawiązujemy, gdy pod jednym sztandarem patrona straży świętego Floriana połączyły się wcześniej działające pod zaborami ochotnicy ze straży dworskich, kolejowych, zawodowych, fabrycznych, wiejskich i innych. Oficjalna nazwa powstałej wówczas organizacji brzmiała Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesem został wybrany Bolesław Chomicz ze Związku Floriańskiego działającego w Kongresówce. Zjednoczenie było ważne, ponieważ 100 tysięcy ochotników czynnie włączyło się w życie polityczne odradzającego się państwa polskiego. W jedności tego ruchu ogniskowała się ogromna siła działania. Podczas kongresu uczestniczył przez 2 dni premier Wincenty Witos, prezes Straży Ochotniczej z Wierzchosławic, wspierając właściwie tę ideę zjednoczenia. Było to 4. najważniejsze wydarzenie w 1921 roku odrodzonego państwa po konstytucji marcowej i pokoju ryskim oraz decyzji podziału Górnego Śląska, gdzie część oczywiście otrzymaliśmy i w następnym roku przyjęliśmy. Drugą datą ważną to jest związana z likwidacją Ochotniczej Straży Pożarnej.
odrodzonej po II wojnie światowej. 24 października 1949 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów rozwiązano Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Jego majątek na mocy tego aktu przeszedł do dyspozycji Komendy Głównej Ochotniczej Straży Pożarnej ustawą z 4 lutego 1905 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Formalnym likwidatorem Związku Straży Pożarnej RP został Bolesław Łazarski-Chmura, pierwszy komendant główny tej straży. Samorząd strażacki stał się niewygodny dla ówczesnych władz po zniszczeniu wtedy Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1947 roku. Rozpoczął się straszny czas nocy stalinowskiej, wypełniany represjami wobec strażaków ochotników, którzy wówczas przeszli w swojej pracy społecznej do tego, co nazywamy emigracją wewnętrzną. Odrodzenie nastąpiło w 1956 roku. Po załamaniu się stalinizmu i odnowie demokratycznej powstał Związek Ochotniczej Straży Pożarnej. Datą historyczną zapoczątkowania działalności organizacyjnej był 28 grudnia 1956 roku. Prezesem tymczasowego zarządu głównego został Wilhelm Garncarczyk. Pierwszy walny zjazd zarządu OSP w dniach 24-25 października 1959 roku zakończył proces organizacyjny odrodzonego związku, który szukał swego miejsca w realnym socjalizmie. W tym czasie nastąpiło też odrodzenie i wzmocnienie ruchu ludowego i powstał Związek Młodzieży Wiejskiej. Ruch Ludowy i Związek Młodzieży Wiejskiej stały się naturalnym sojusznikiem ochotniczych strażaków. Młode pokolenie wsi z rodowodem młodzieżowym odmłodziło Związek Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzecią niezwykle ważną datą stał się rok 1992. I w tym miejscu, proszę Państwa, muszę jakby tak się zatrzymać, bo to, że jestem tutaj, to sprawił pan premier Waldemar Pawlak, wtedy z ministrem oświaty Zdzisławem Podkańskim, nocą 22 na Grzybowsko zaprosili mnie i zaproponowali mi nie do odrzucenia propozycję, żebym przeszedł tutaj na dyrektora do muzeum. Oczywiście nie bardzo mi to pasowało, bo pracowałem na uczelni to mi w ogóle kolidowało, ale prezesowi się nie odmawia. Miałem tylko przyjść na 3 miesiące, ale Podkański mnie w pułapkę taką wpuścił, dał mi kontrakt na 5 lat. No i oczywiście no, trzeba było zacząć właściwie ciągnąć ten właśnie wózek. I okazało się, że te decyzje prezesa i ministra no, były w tym czasie bardzo trafne i bardzo słuszne. Muzeum obchodzi swoje 40-lecie. Ja jestem od 27 lat dyrektorem tej instytucji. Ten ogród, te budynki właściwie po prostu, to była ziemia. Ziemia wtedy po prostu niczyje. Trzeba było wszystko to sprawami formalnie załatwić w urzędach. Udało się to wszystko zrobić. Teraz rewitalizujemy Willę Narutowicza, która będzie właśnie tam będzie działał nowy oddział wychodźstwa imienia Jana Ignacego Paderewskiego, więc będzie jeszcze nowe miejsce, gdzie będziemy mogli się tam spotkać niezależnie właściwie od tego. I otóż, proszę Państwa, na 9. Krajowym Zjeździe OSP w dniach 4-5
kwietnia w Miętnej zmieniono nazwę organizacji na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Waldemar Pawlak został wybrany prezesem, a nieco później, dwa miesiące, 5 czerwca, został desygnowany przez prezydenta Lecha Wałęsę i powołany przez Sejm na premiera Rady Ministrów. Te słynne 33 dni premiera, który miał też 33 lata. Ochotnicy strażacy nie pozwolili się podzielić, bo była taka koncepcja Solidarności, żeby rozwalić ten związek, powiedzmy sobie, na Floriankę i resztę po prostu tutaj. Organizacyjnie zachowali także swoją zwartość ideową, ważną rolę w otrzymaniu jedności, autonomii, samorządności odegrał oczywiście prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak. Pod jego kierownictwem zachowały się i podtrzymywane są nadal humanistyczne wartości, idee społeczne i obywatelskie, które wyróżniają ochotnicze straże spośród innych organizacji. Ruch strażacki w latach błędów i wypaczeń nie poddał się indoktrynizacji marksistowskiej. Kiedyś w przemówieniu sejmowym Waldemar, prezes, premier powiedział tutaj: nie dekomunizuje się ruchu społecznego, który nigdy nie był komunistyczny. Strażacy nie dali się oderwać od kościoła, od ruchu ludowego, od gospodarki prywatnej w rolnictwie. Według zasady, że historia jest nauczycielką życia, należy określić miejsce i rolę ochotniczej straży pożarnej w historii i procesie demokratycznych przemian. Chcę zwrócić szczególną uwagę na tendencje destrukcyjne zmierzające do ograniczenia roli związku w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym. Nie rozwijam tego, ale wszyscy wiemy, że niedawno jeszcze temu były koncepcje w ogóle zlikwidowania ochotniczej straży pożarnej, podzielenia jej. Nie można zniszczyć tego, co jest synonimem tradycji narodowych i najlepszych przykładów społecznego działania. Trzeba pamiętać, że Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną w Polsce apolityczną organizacją społeczną, która cieszy się największym uznaniem i szacunkiem społecznym. W strategii Związku Ochotniczej Straży Pożarnej napisanej do 2050 roku istotne jest zadbanie o to, żeby ponad 100-letniej historii tradycji zjednoczonego właśnie ruchu strażackiego stało się istotnym czynnikiem w budzeniu świadomości członków tego ruchu, ale także była szeroko kultywowana w społeczeństwie. Każde państwo prowadzi politykę historyczną, która jest jednym z kryteriów jego suwerenności. Podobnie Ochotnicza Straż Pożarna za pośrednictwem swoich organów statutowych winna prowadzić taką politykę dotyczącą strażackiej organizacji. Jednym z ważnych jej narzędzi winno być utrwalenie w pamięci zbiorowej ważnych wydarzeń i postaci z ruchu strażackiego poprzez nazewnictwo ulic, wybór patronów ważnych instytucji życia zbiorowego, budowę podników itd. Polityka historyczna OSP, jeśli ma mieć charakter trwały, ponadczasowy, i być skutecznym narzędziem edukacji społecznej, powinna być realizowana przez Związek za pomocą swoich problemowych komisji. W propagowaniu idei ruchu strażackiego szczególną rolę odgrywają dwa społeczne ciała. Jednym jest to Komisja Historyczna Zarządu Głównego, a drugim ruch kronikarzy przy jednostkach OSP. W skali kraju jest ich 8 tysięcy, czyli na 16 jednostek. Komisja Historyczna działa od wielu lat. Mówię to do tych kolegów, którzy są członkami komisji po prostu. Przybyli dzisiaj i wnoszą ogromny wkład w upamiętnienie. Powstała po 1992 roku, kiedy prezesem Zarządu Głównego został
młody polityk Ruchu Ludowego, dwukrotny premier rządu Waldemar Pawlak. Pierwszym przewodniczącym Komisji Historycznej był profesor Józef Szaflik, autor fundamentalnej monografii o Polskim Ruchu Strażackim, omawiającym jego dzieje od początku do 1939 roku. Profesor pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej przez wiele lat, aż właściwie do śmierci. Był w tym czasie niezwykle ważnym sojusznikiem młodego prezesa i premiera, który tworzył sojusz Wielkiego Ruchu Strażackiego o charakterze patriotycznym i z ruchem ludowym. Struktury Ruchu Ludowego i OSP w sposób naturalny przenikali się w procesie kół zarządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Stronnictwo byli najczęściej prezesami. Symbioza ta miała praktyczny charakter. Wszelkie próby wyeliminowania ludowców z OSP osłabiałyby straż i byłyby początkiem ograniczenia jej samodzielności. Przykładem znakomitej po prostu współpracy między zarządem głównym jest właśnie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, gdzie wspólnie wydaliśmy 7 tomów analiz strategicznych Florian 2050. Wagowo to jest sporo, tak? Ale merytorycznie też. Komisja Historyczna powinna wspierać i opiekować się powstałymi klubami kronikarza działającymi przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Łatwiej będą się organizować, nawiązywać z innymi do podjęcia działalności kronikarskiej. Jest to szczególne wyzwanie dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą już uczestniczyć w czynnej działalności strażackiej, lecz chcą być użyteczni jako właśnie kronikarze. Następnym przykładem współpracy OSP jest Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Organizacja jest trochę bliska ideowo Straży Wieru. Między innymi tutaj nasz kolega Adam, właśnie też jako członek Ludowego Towarzystwa, jest związany ze Strażą, jest autorem, jak tu mówiliśmy, publikacji. Przy Ludowym Towarzystwie i razem z Klubem Inteligencji Polskiej działają po prostu ekolodzy, którzy biją nam na alarm. Mówią tak: eksploatacja dóbr, zniszczenie powietrza, wody i ziemi przybiera gigantyczny charakter. Jesteśmy największym na świecie producentem cmentarnych odpadów, o czym prawdopodobnie też nie wiemy, ale to w statystykach wychodzi. Ekolodzy zwracają uwagę na przykład zjawisko cykliczności w pogodzie. Najczęściej objawia się ona w 7-letnim cyklu lat suchych, po którym następują lata mokre. Cykliczność pogody to nasilenie zjawisk meteorologicznych, burz, huraganów, suszy, powodzi. Sprawy ekologii winny zostać dobitnie wpisane w strategię mobilizacyjną i sposoby dostosowania aktywności do potrzeb. Mogą przybliżyć nam wiedzę o niebezpiecznych zjawiskach dla naszej cywilizacji, polegających na przebiegunowaniu Ziemi i wzroście magnetyzmu. Badania na ten temat prowadzi i publikuje Bogdan Łukasiewicz, polityk i wynalazca. Mówi, że jądro Ziemi, które jest właściwie 90% jego wagi, zaczyna z Grenlandii przesuwać się w kierunku Syberii, która powolutku rozmarza. I podobnie za 2 lata prawdopodobnie wzrośnie znacznie magnetyzm Ziemi, bo ten magnetyzm wzrasta co 664 lata. I to można, powiedzmy sobie, historycznie jakoś właśnie to właśnie zbadać. Dlatego przed tym magnetyzmem można się bardzo głęboko w ziemię schować, co prawdopodobnie robili nasi przodkowie. Myślę, że to jest bardzo istotne, powiedzmy sobie, modelowanie działalności OSP i zapobieganiu i ochronie przed kataklizmami. Pamiętajmy, że dobry Bóg przebacza ludziom zawsze grzechy. Człowiek niekiedy, ale przyroda nigdy nie wybaczy. Już jakby w ostatniej sekwencji chciałem powiedzieć tak. Komisja Historyczna i Ruch Kronikarzy, działając aktywnie
Po pierwsze, tworzyłby nadbudowę ideową dla wielkiego ruchu strażackiego. Po drugie, mógłby wypracować politykę historyczną dla Związku, by nikt nie próbował przejąć wiekowych zasług ruchu strażackiego i jego idei zapisanej w haśle Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Po trzecie, aby badając i publikując i promując nieprzemijające wartości ruchu strażackiego, ostrzegały one bezmyślnymi decyzjami w sprawie ograniczenia samodzielności OSP. Należy te fakty nagłaśniać publicznie, potępiać, ośmieszać, dając jako przykład decyzji podjętych w 1949 roku. Pamiętajmy o tym, że w ideałach jest pokój, natomiast w historii jest przemoc. I sekwencja już ostatnia. Proszę Państwa, prawdziwy mężczyzna strażak powinien mieć srebro na głowie, złoto w kieszeni, a stal w spodniach. Ale to nie jest w pełni prawda. Powinien mieć 7 tom analiz strategicznych Florian 2050, a to nam może zapewnić prezes Marian Zaleski. Dziękuję za uwagę. Druhny i druhowie, szanowni Państwo, ja dla bezpieczeństwa dnia dzisiejszego postanowiłem wziąć ze sobą materiał, który jest pewnym skrótem tego, co bym powiedział, a jak zapewne koleżanki, koledzy znają mnie, to ta skłonność, jak się nie ma materiału w ręce, do wypowiedzi dłuższych jest znana. Ale wcześniej chciałbym powitać Adama Nowaka, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceministra Rozwoju Wsi. Panie ministrze, prosilibyśmy, żeby pan minister zajął swoje miejsce. Prawda, to nie tak dobrze być tam akurat. Tu też jest parasol. Szanowni Państwo, ale rzecz dzisiaj, którą chcielibyśmy przedstawić, to analizy strategiczne, tom 7. To już jest rzeczywiście tom 7. Pierwsze 5 były pracą nad strategią. Warto zarysować przynajmniej wnioski z tego dorobku i wypracowanej wiedzy. A jak wcześniej już tutaj druh Janusz powiedział, wiedza ma swoją wagę. Ale ważne jest, jak my ważymy i przyjmujemy to do siebie, co tam w tej wiedzy waży, co jest istotnego. To jest kwestia taka, iż jak zaczęliśmy pracę nad strategią Florian 2050, a to już było po zjeździe w 2017 roku, zrozumieliśmy, że kwestia naszego bezpieczeństwa to nie problem mądrości kilku pisarzy i lapidarności, precyzji ujęcia tematu. Uznaliśmy, że to nie jest sztuką napisanie mniejszej czy większej strategii, ale sztuką jest ogromadzenie wokół tej myśli, strategia dużego środowiska. To jest kwestia holistycznego podejścia, w którym są strażacy ochotnicy i zawodowi, młodzież z dziecięcych drużyn i młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są zasłużeni weterani, obok ratowników medycznych. Tu nie bez przyczyny druh Fleischer, który jest takim sztandarowym pierwszym ratownikiem, a to wynika przecież ze strategii, jest tutaj wśród nas. Ale rozmowa o strategii, o czym tu koledzy szczególnie z Akademii Sztuki Wojennej podkreślali, mówiąc, że dzisiejsze czasy pokazują, jak zmienić należy paradygmaty myślenia o naszym bezpieczeństwie. My to kilka lat wcześniej też do tego dochodziliśmy, że to także jest kwestia od geofizyki, przez ochronę środowiska, po rozwój wsi i cieszymy się dlatego, że jest tu z nami minister Adam. To jest zagadnienie kultury, cyberprzestrzeni, to zagadnienie mediów. Nie mówiąc już o ochronie ludności, obronie cywilnej, co akcentują przecież, chociażby pokazują nam ostatnie lata przez pryzmat wojny na Ukrainie, myślę. I nie tylko wypowiadane myśli,
ale ich rozwój, pielęgnowanie zasianych ziaren. To znaczy, jak mamy w analizach strategicznych w tomie pierwszym, jest rada naukowo-programowa, około 50 osób, ona jest trochę zmienna, dopraszamy kolejne osoby, to staramy się, żeby w każdym tomie te kilkadziesiąt osób mogły się wypowiedzieć z różnych obszarów, z różnych tematów. I nawet na zjeździe w 2022, 1 października, jak przyjmowano tę strategię, przyjemnie, że jednogłośnie, aczkolwiek nie wiem, czy wszyscy ją mieli szansę przeczytać, ale jak ją przyjmowano wtedy, to ujęto takie ważne zdanie, iż taką immanentną cechą tej strategii i częścią nieodzowną są właśnie te tomy analiz strategicznych. Bo w nim jest bardzo, po pierwsze, szerokie środowisko. Z jednej strony nauka, z drugiej szerokie kadry naszego związku, trzeciej samorządowcy. I dalej powiedzieliśmy, chcąc budować kraj demokratyczny, praworządny, umacniajmy kapitał społeczny na wartościach i budujmy społeczeństwo obywatelskie. Trochę to było trudne i dużym wyzwaniem lat temu 7, jak zgodzicie się Państwo obecni tutaj. Ale traktowaliśmy, że jeśli zrobimy szeroki ruch, który będzie wewnętrznie spójny, którym ludzie będą się szanować i którzy będą wiedzieć, że ich wiedza i dorobek jest szanowane, jak wytworzymy środowisko i to środowisko, które będzie wiedziało, że wytworzony produkt będzie mógł iść dalej, tak jak to wcześniej mówili, pod strzechy, to już będzie wielki sukces. Dlatego też w tych 7 tomach setki osób się wypowiada, i stąd dziesiątki artykułów w tych tomach. Także w tym kilkadziesiąt osób wypowiada swoje myśli od prewencji. Prawda, doktorze biskup Krzysztof gdzieś znikł? Jest, przepraszam. Od prewencji po w ogóle strategiczne rozwiązania, rozstrzygnięcia i dylematy, jak dzisiaj pojmować różnorodne zagadnienia z obszaru strategii, o których to mówił profesor Wróblewski. I dzisiaj myślę, że to szczególnie ważne, gdy poruszamy temat liderów w ruchu strażackim. Bo wszyscy zasługują na szacunek, wszystkich wiedza zasługuje na uznanie. Słusznie te brawa z tyłu, bo mówiąc tak najogólniej, jakże często borykamy się z różnymi dramatami w ruchu strażackim. Chciałbym bardzo serdecznie w tym momencie powitać w imieniu nas wszystkich druha prezesa, premiera Waldemara Pawlaka. Serdecznie witamy tradycyjnie po raz kolejny na naszej konferencji uczestniczy i będziemy mieli szansę wspólnie porozmawiać o liderach, o ruchu strażackim, po prostu o samych sobie. Chciałem tutaj bardzo, bardzo podziękować autorom, a wielu z nich jest tutaj dzisiaj z nami, za udzielone wsparcie, za przekazane myśli, za teksty. Tak, druhu premierze, to w tym momencie miało być. Także dziękuję druhowi prezesowi, Waldemarowi Pawlakowi i zarządom wykonawczym za osobiste wsparcie w pracach nad strategią. Zjazd strategii, jak wspomniałem, przyjął. Teraz realizacja należy do nas wszystkich. Dziękuję członkom Komisji Naukowej, szeroko rozumianym nazewnictwie Komisja do Spraw Działalności Naukowej, Kulturalno-Społecznej, Dokumentacyjnej, Historycznej. Dziękuję Muzeum, a zwłaszcza wcześniej już Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości i osobiście dyrektorom Gmitrukowi, dyrektorowi Skoczkowi. Dziękuję marszałkowi Adamowi Struzikowi, patronowi naszych konferencji naukowych, których treści spisane są właśnie ostatnio w tomie 6, w tomie 7. Wszystkie tomy są dostępne w internecie, gdy klikniemy na stronę związku, tam się ujawnią. To jest
7 już kolejny tom, ale to nie tylko ewaluacja i monitoring przyjętej strategii. Rozwijamy szeroko różne obszary tematyczne. W ubiegłym roku tematem wiodącym była niepodległość w tomie 6, zaś w tomie 7, czyli obecnym, bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności. Klamrą spinającą te 7 tomów i kilkaset wypowiedzi są słowa prezesa Pawlaka, który powiedział na zjeździe w 2017 roku, między innymi: każdy strażak ważny, każde OSP potrzebne. Dzisiaj myślę, że dla wszystkich czytelników tych naszych analiz jest też jednoznacznym, że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest potrzebny, bo z nim jest bezpieczniej. A jeszcze niedawno dało się przecież słyszeć głosy o tym, że wiele ochotniczych straży lub też pojawiają się, które są za słabe, które są niewielkie, które być może będą rozwiązane. I w domyśle było pytanie, ale jak to uczynić, żeby ich się nie pytać o to, żeby ten majątek ichniejszy był gdziekolwiek przekazany. Był to bardzo smutny okres i stąd są po prostu smutne też skojarzenia. Ale nie dotyczyło to też samych OSP, a w szczególności związku. I my tutaj na konferencjach naukowych, popularnaukowych powtarzamy tę historię, którą warto powtarzać, bo się okazuje, że się dzieje dziś i wokół nas. W latach 49-55 niepokorny związek rozwiązano. Nie pomogło, że prezes Chomicz zrezygnował, ale trzeba było w ogóle związek rozwiązać. A jak można mówić o wielu ostatnich latach, gdy mówiono pełnym głosem o wspieraniu ochotniczych straży pożarnych, a o sposobach możemy mówić dyskusyjnie, ale zapominano, że każda OSP ma swoich przedstawicieli w zarządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, w krajowym. To tak jakby się dzieciom mówiło, że nie, was będziemy wspierać, ale rodzice ale wyrzeknijcie się. To przykro jest dziś wspomnieć, ale historycy pamiętają i będą to pamiętać. Bo dzisiaj też, drogi ministrze, pojawia się pytanie, jak długo jeszcze związek będzie osłabiany i niszczony. Niektórzy mówią, że to mamy za sobą. Więc nie odpowiadając, powiem, iż póki tak będzie, że nie będzie jednolitej myśli, że podstawą naszego bezpieczeństwa jest strażak ochotnik złączony z innymi druhami i druhnami w Ochotniczej Straży Pożarnej i w związku, to nasze bezpieczeństwo jest poważnie zagrożone. Strategia, i tutaj właśnie z Bogiem spojrzałem, czy właśnie jest tak napisane, ale odczytam z wypowiedzi druga prezesa: więc te nasze analizy strategiczne miały ogromny wpływ na myślenie o systemie funkcjonowania ochrony ludności i przyczyniły się do tego, że pojawiły się nowe idee i rozwiązania wykorzystujące właśnie te możliwości technologiczne. To między innymi wypominany tu już z nazwiska, żeby jak już raz wypomniałem, druh Fleischer i idea pierwszego ratownika. Gdy mowa była o strategii, to druh premier mówił, że tam hasłem naszym jest 5 minut. Ja nie wiem, czy wierzyliśmy w te 5 minut, a dziś okazuje się, że można i w 3 minuty. System technologiczny to wspiera i to pomaga. Szanowni Państwo, dzisiaj po 103 latach od zjednoczenia ruchu strażackiego widzimy, jak ogromny zbudowany jest kapitał, ogromny dorobek i nasz ogromny potencjał. Potrzeby i możliwości. Strażacy, OSP, związek. Związek to spoiwo, to lepiszcze określające tętno funkcjonowania. Wpływa na spokój, ład wspólnoty w każdej miejscowości w naszej ojczyźnie. W niniejszym tomie są wypowiedzi ludzi władzy, ministrów, strażaków, od komendanta głównego po tych na dole, tych w akcji, historyków, kronikarzy.
ludzi nauki, szerokie spektrum od reprezentujących obronność po prostu działaczy samorządowych, ekspertów medialnych. Tu myślę o Stowarzyszeniu Dziennikarzy im. Reymonta, o Stowarzyszeniu Woronicza 17. I jeden wątek wręcz osobisty. Niezmiernie ważne jest funkcjonowanie telewizji regionalnej dla społeczności lokalnych, dla rozwoju samorządu. Ważne w szczególności dla samorządu. Tu w tomie jest szereg wypowiedzi tych, którzy zajmowali bądź zajmują istotne miejsca w dorobku telewizji, szczególnie telewizji publicznej. Media to także temat cyfryzacja, a nasze bezpieczeństwo. Pozwólcie, że tego nie ma w żadnym z tomie i tym ostatnim, także jeden obrazek z przeszłości. Otóż 16 lipca 2015 roku miałem zaszczyt podpisać porozumienie o współpracy przy budowie ogólnopolskiego systemu powiadomień Straży Pożarnej, wykorzystując naziemną telewizję cyfrową. W latach 2011-2015 wdrażaliśmy najnowocześniejsze technologie transmisji cyfrowej, w tym regionalny system ostrzegania czy internetowy teatr dla dzieci. Przepraszam, że to mówię, to źle wygląda, jak mówisz o sobie, ale nadzorowałem ten obszar. I dlatego, gdy patrzę na to zdjęcie z tamtych lat po podpisaniu tej umowy, to chciałbym to zarekomendować, panie komendancie, na spojrzenie na tę kwestię, bo od nowych technologii nie uciekniemy, a środowisko, które mam zaszczyt dzisiaj reprezentować, poprzez pierwszego ratownika, poprzez może uparte dążenie do realizacji tej idei ratowania ludzi w pierwszych minutach, bo to jest ważne, od prezesa poczynając, a tu reprezentuje ten ruch młodych działaczy, ratowników, pan Marcin. Chciałbym zapytać się, i co dalej? Bowiem wtedy myśleliśmy o tym, jak wykorzystać przejście telewizji analogowej w świat cyfrowy, i telewizja chciała oferować pasmo cyfrowe, co by te powiadomienia w tej samej sekundzie dotyczyły wszystkich strażaków i żeby była ta bliska jedność i łączność w działalności ratowniczej strażaków zawodowych i ochotników. W jakim miejscu dziś jesteśmy? To przecież jest najważniejsza edukacja i informacja. One są podstawą społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego muszą być środki na media publiczne realizujące kanon wartości w obszarze prawdy, rzetelności, szacunku drugiego człowieka. Nie the show must go on, co widzimy codziennie w mediach komercyjnych. To dlatego media publiczne muszą być filarem także naszej pewności, spokoju, bezpieczeństwa, ładu, a nie dzielenia czy jątrzenia. I dlatego pytamy się, jaka jest strategia rządu, a wcześniej poszczególnych resortów, kultury, spraw wewnętrznych, obrony narodowej i pozostałych w obszarze mediów publicznych. Należy cieszyć się, że jest dzisiaj z nami minister, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, bo o tym resorcie też myślę. Cieszymy się z obecności przedstawicieli z resortu obrony narodowej, z wyższych uczelni, z tegoż obszaru, z obszaru spraw wewnętrznych, a kultura. Jest apel, powiedzcie społeczeństwo, jak każdy z resortów widzi media publiczne w trosce o realizację waszych celów. Ale dostrzeżmy to. Niech będzie ta dyskusja i wypowiedzi. No patrzę teraz na prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To też jest bardzo istotne, bo od kilkudziesięciu lat, a miałem zaszczyt też tam pracować, to wiem, wsparcie dla ochrony przeciwpożarowej było zawsze ogromne. Myślę, że jest i będzie. Ale to też jest kwestia, żeby społeczeństwo obywatelskie o tym widziało, wiedziało, że jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO, że chcemy Polski bezpiecznej, a dlatego chcemy mediów polskich, silnych, nowoczesnych, z finansami. Kończąc, szanowni państwo, druga część książki poświęciliśmy spojrzeniu obrazem na ostatnie 30 lat, to co po 89 roku. Wielu działaczy, zwłaszcza starszych, mówi, słuchaj, na razie odpocznijmy od historii sprzed 100 lat, bo tak widzę, że wiele książek powstaje, spójrzmy na siebie. W związku z tym postanowiłem jak najmniej mówić, czyli pisać w książce, tylko zauważcie te 100 stron, to jest pokazanie ruchu strażackiego obrazem, zdjęcie. Najczęściej one są z redakcji straży.
najczęściej one są, to są okładki strażaka. Mam nadzieję, mam taką świadomość, że strażak jest pismem czytanym przez wszystkich Państwa, a jak nie, to bardzo serdecznie zapraszamy, tu też jest reklama strażaka, ale przecież co druga strona to jest właśnie strażak. To spojrzenie na ostatnie 30 lat jest spojrzeniem na nasz związek, na strażaków, na setki strażaków. I to jest spojrzenie na naszych wielkich liderów. Trochę jest to spojrzenie bardziej z punktu widzenia historyków, może mediów, ale nie będziemy nie zabiegać o media, bo mamy świadomość ich ogromnej roli. Nie tylko w zakresie czystej informacji, ale ta edukacja, zwłaszcza w dzisiejszych, jakże trudnych czasach, jakże jest istotna i ważna. I na koniec daliśmy 3 artykuły młodych ludzi, autorów konkursów Strażacy w akcji. Jest chyba druh Hebel z nami. Jest czy nie ma? A miał przyjechać, bo jechał przez Polskę, mówi, jak będę miał możliwość, to po prostu zajadę. To są ważne, ciekawe teksty. Polecam ich. Polecam szczególnie właśnie środowisku młodzieży, którą myślę, że szeroko pokazujemy. Także są tu na sali młodzi pokazujący fenomen w pokoleniach. Nie wiem, czy jest tutaj druh Tomek. Jest tatą, który jest we władzach związku, ale druh Tomek przeszedł całą ścieżkę od dziecięcych po młodzieżowe drużyny pożarnicze, a dzisiaj uczestniczy w akcjach. I to jest wielka sprawa, gdy mówimy o analizach strategicznych, że są one przykładem ogromadzania i filozofii poszerzania naszej aktywności. Jesteśmy wśród ludzi dla ludzi i chcemy to codziennie dowodzić. To są, proszę Państwa, sygnały. Całą książkę znajdziecie w internecie na naszych stronach Związku SPRP. Serdecznie zachęcam do lektury. To przecież dzieło o liderach, ale o nas samych, o nas wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo proszę na scenę panią Józefę Sitarz. Bardzo proszę tutaj. I panią dyrektor Biura Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Agnieszkę Jekiełek. Pani Józefa została jako wybitna artystka odznaczona najwyższym odznaczeniem Związku Młodzieży Wiejskiej medalem Ignacego Solarza. Bardzo proszę o przybycie na scenę i wręczenie tego odznaczenia. Koleżanko Józefo, biciarko, bo biciarkom, biciarzem jest się całe życie. Pragniemy w imieniu Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej odznaczyć się odznaczeniem imienia Ignacego Solarza. Czuję się zaszczycona w moim 50-leciu pracy w zawodzie instruktora haftu kaszubskiego. Nie wiem, czy można to nazwać zawodem, to raczej pasja, z którą dzielę się z młodzieżą z osobami, które towarzyszą mi od niespodzianka. Jestem wdzięczna za to oznaczenie i czuję się doceniona w pracy jako instruktor haftu kaszubskiego. Dziękuję. Ja wykorzystam tę sytuację i wyróżnimy grupę osób. Chciałbym poprosić drucha prezesa Waldemara Pawlaka,
oraz oczywiście druha Nowaka. O wręczenie podziękowań za współpracę w obszarze naszej strategii. Część druhen i druhów została już wyróżniona na konferencji 25 maja. W związku z tym także oni już otrzymali, natomiast jest grupa osób, które dzisiaj są i ja odczytałbym komu druh prezes chciałby podziękować. Dobrze się składa, że druh prezes, bo nie ma drugiej osoby, która mogłaby to czynić, dla drucha Adama Nowaka po pierwsze oraz dla następujących druhen i druhów. Dla Pawła Gąsiorczyka z Muzeum, Centralnego Muzeum Pożarnictwa, drucha Marcina Fleischera, drucha doktora Adama Jarugi, drucha profesora Stanisława Jędrzejewskiego, dla drucha Edwarda Szlichty i także odebrałby dla drucha prezesa Janusza Koniecznego, dla drucha Zbigniewa Kaliszka, nie wiem, jeśli jest, dla drucha Witolda Kazienko, jeśli jest, druhna Justyna Szablewska oraz dla koleżanki, że tak powiem, z młodzieżowego, Zofii Kaczor-Jędrzyckiej. Zosiu, zapraszamy cię uprzejmie. Szanowni Państwo, zanim zgodnie z porządkiem obrad wypowie się druh minister Adam Nowak, a później magnificencja rektor, prosimy o zabranie głosu drucha prezesa Waldemara Pawła. Szanowne druhny, druhowie, szanowni Państwo, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w tych pracach nad strategią, bo kiedy zaczynaliśmy te opracowania, to wydawało się, że w zasadzie skupimy się tylko na opracowaniu strategii dla Związku, ale okazało się, że pojawiło się bardzo szerokie grono ekspertów, specjalistów, liderów, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i okazało się, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy przychodzi kolejny taki epokowy przełom, bo w pracach nad strategią mieliśmy okazję znaleźć ciekawe pomysły i propozycje na przyszłość w postaci choćby programu Pierwszy Ratownik i tutaj Marcin Fleischer na bazie swoich obserwacji i z kraju i ze świata zaproponował, żeby takie rozwiązanie wdrażać i dzięki temu mamy już sprawdzone rozwiązania techniczne, że jest realne pojawienie się ratownika na miejscu zdarzenia w ciągu 1,5 minuty, 3,5 minuty. To sprawdziliśmy w terenie, to się okazuje zupełnie nowa rzeczywistość. Ale to, co dzisiaj jest szczególnie ważne i takie epokowe, pokoleniowe, to wydaje się, że to, nad czym pracuję i tutaj pozdrowienia także od generała Leśniakiewicza, to jest system ochrony ludności powiązany z obroną cywilną. Bo w odróżnieniu od tego, co było poprzednio, gdzie obrona cywilna istniała w formie takiej teoretycznej i czekała na wojnę, to ta propozycja jest oparta o takie założenie, że formacje, które zajmują się ochroną ludności w czasie wojny, przejmują zadania obrony cywilnej.
i z tym związane są też potrzeby i szkolenia, i wyposażenia, i też wydaje mi się, że wyraźnego pokazania, że osoby, które zajmują się ochroną ludności i obroną cywilną, nie podlegają mobilizacji do wojska, bo zajmują się tą ochroną ludności bezpośrednio na miejscu. To trzeba też bardziej wyakcentować i podkreślić też, że przeznaczenie połowy środków, bo mówi się tu o odpisie tak na poziomie 0,3% PKB, to połowa z tych środków byłaby z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i to byłyby środki, które służą ochronie ludności, czyli obronie w takim zakresie zabezpieczenia podstawowego bezpieczeństwa, czyli nie mówimy tu o zakupach środków, które służą do walki, tylko o zabezpieczeniu bezpieczeństwa powszechnego i to też powinno być bardzo podkreślane i zrozumiane po stronie z kolei wojskowych, bo wojsku bardzo trudno się rozstać z jakimkolwiek budżetem i dlatego bardzo mocno trzeba to podkreślać, że trzeba myśleć o obronie narodowej w takim szerokim słowa rozumieniu, a to rozstrzygnięcie sprawia, że na nowo trzeba będzie przemyśleć w ogóle strategię funkcjonowania, działania i ochotniczych straży pożarnych, i związku, i w ogóle system ochrony ludności, bo w tym projekcie, który został przygotowany, ochotnicze straże pożarne są podmiotem ochrony ludności, tak samo jak Państwowa Straż Pożarna, tak samo jak także inne formacje ochotnicze. I to być może będzie wymagało też zmian w naszych regulacjach wewnętrznych, w statucie, żeby te elementy też uwzględnić w naszej praktyce działania. A konsekwencją na koniec tylko podkreślę takim tego programu Pierwszy Ratownik jest taka refleksja, że dzisiaj można by się zastanowić nad tym, że ochotnicze straże mogłyby w ogóle funkcjonować według trochę innej pragmatyki, to znaczy po samochód przemieszcza się tylko kierowca, a ratownicy mają swoje środki ochrony osobistej w swoim samochodzie i jadą od razu na miejsce zdarzenia. Wtedy szybkość oceny sytuacji, podjęcia takich pierwszych działań i zdiagnozowania, jaki jest charakter zagrożeń, może być też znacznie większa, więc te wnioski z programu Pierwszy Ratownik tutaj są bardzo ważne. Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy w taki aktywny sposób mobilizują działania wolontariatu ochotniczych straży pożarnych i chciałem tu pokazać też, mówiłem o Marcinie Fleischerze, ale przez to, że organizujemy na przykład przeglądy, konkursy, to mamy też okazję wyłonić tych, którzy są właśnie takimi liderami. Wprowadziliśmy statutowe rozwiązanie polegające na tym, że ci wybijający się młodzi ludzie, którzy odnoszą sukcesy, stają się członkami honorowymi zarządów odpowiednich szczebli. Jeżeli to jest na poziomie krajowym, to zarządu głównego. I tu, jeżeli chodzi o takie przykłady praktyczne, to Adam Nowak był laureatem konkursu Młodzież zapobiega pożarom, czyli też pokazał, że jest zainteresowany, że ma pasję, no a potem to już się musiał tylko starać, a teraz powinien się starać jeszcze bardziej. Chcę też podziękować panu rektorowi, bo Akademia Pożarnicza jeszcze w poprzednim okresie uczestniczyła też i Centrum Ochrony Przeciwpożarowej, tutaj jest z nami pan dyrektor Wróblewski, uczestniczyły też w budowaniu tych rozwiązań merytorycznych dotyczących zarządzania kryzysowego, dotyczących szkolenia samorządów. Wiem, że w tej ustawie jest też właśnie zapis mówiący o tym, że Akademia Pożarnicza będzie tym ośrodkiem szkolenia kadr dla ochrony ludności, dla obrony cywilnej. To są też ważne elementy, bo przygotowanie do takich działań jest ogromnie istotne, tak żeby ludzie, którzy podejmują te działania, mieli pełną wiedzę, mieli przygotowanie, mieli wprawę w działaniu i też sami siebie sprawdzili, bo czasami jest tak, że ludzie nie znają swojej psychiki. Pamiętam, nie powiem w jakiej miejscowości, ale jak była taka powódź, to jeden z burmistrzów się zabarykadował w urzędzie i przez chyba 2 dni nie wychodził, bo nie wiedział, co zrobić. Tak był przytłoczony tym stresem, bo tam praktycznie wtedy zmiotło powódź, taka gwałtowna w górach zmiotła całą miejscowość. A to są przykłady, które pokazują, że w takich sytuacjach zagrożenia
trzeba mieć przemyślane i przygotowane w sobie sposoby postępowania. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za aktywność tutaj, za taki czasami wkurzający upór Mariana Zalewskiego i naszego gospodarza tutaj Janusza Gmitruka, bo dzięki temu ta wiedza jest kumulowana, ta wiedza jest przekazywana, jest to w otwartych źródłach, więc można z tego korzystać dość szeroko. A też pamiętam, że to daje dla wielu osób też taką piękną satysfakcję, bo wiem, jak rozmawiałem z naszym nestorem, ze Stanisławem Mikulakiem, który w jednym z tomów opisał bardzo ciekawie przebieg swojej kariery życiowej, zaczynając od OSP w Kiejkutach, a kończąc na stanowisku komendanta wojewódzkiego. I potem, jak zakończył karierę w Państwowej Straży Pożarnej, to bardzo aktywnie uczestniczył w działaniach związku, przekazując swoje doświadczenia, przekazując swoje pomysły. I to jest właśnie piękne w całym tym naszym środowisku, że ludzi tutaj mamy z pasją, ludzi z różnych środowisk, różnych stron, a połączonych tą wspólną, piękną ideą rycerską, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Bardzo dziękuję i życzę miłego popołudnia. Panie premierze, panie prezesie, bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie, uświetnienie naszej uroczystości. Przygotowaliśmy wystawę, jest to wystawa poplenerowa, specjalnie została zrobiona na spełnionym PCV, żeby można ją było przewozić. Są tam piękne portrety naszych liderów, po prostu przywódców, w tym też naszego lidera, namalowane przez malarzy, więc myślę, że można wyrażać swoją po prostu wdzięczność dla druhów strażaków w różny sposób, ale przede wszystkim dawać im po prostu satysfakcję z tego trudu i tego, bo przecież to jest jakby taka praca, którą nigdy się po prostu nie kończy. Teraz bardzo poproszę wiceprezesa Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej i jednocześnie naszego ministra, przyjaciela, kolegę Adama Nowaka. Szanowni Państwo, Panie Premierze, Druhu Prezesie, Panie Komendancie Główny, Panie Dyrektorze, Rektorze Komendancie, Szanowny Dyrektorze tutejszego Muzeum, Szanowne Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość, jubileusz 103. rocznicy utworzenia Związku, Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, skłania do pewnej refleksji. Otóż skłania do refleksji, że do sprawnego działania Ochotniczej Straży Pożarnej, do sprawnego działania Związku jest niezbędny jeden element. To jest lider. Lider, który będzie wokół siebie potrafił organizować ludzi, lokalną społeczność, członków organizacji, sympatyków, przyjaciół, sponsorów, władze publiczne, że będzie kreował siłę tej organizacji zarówno w ujęciu tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym. I myślę, że tutaj, korzystając z okazji z tego dzisiejszego jubileuszu, do którego zawsze te pierwsze wrześniowe dni nas skłaniają, nie sposób nie wymienić tego pierwszego lidera i inicjatora zjednoczenia środowisk pożarniczych, strażackich w jeden krajowy związek, a mianowicie Bolesława Chomicza. I mówiąc o tych liderach, Szanowni Państwo, podzieliłbym to na takie cztery główne grupy liderów, w zależności od tego, czym zajmują się w swoim życiu, czym zajmują się zawodowo i skąd tą swoją energię i chęć do liderowania czerpali.
Otóż po pierwsze są to liderzy społeczni, bo do tej działalności społecznej jest wymagany niezwykły hart ducha, jest wymagana ta umiejętność łączenia różnych środowisk. Po drugie są to liderzy gospodarczy i takich również w Ochotniczych Strażach Pożarnych, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na przestrzeni tych lat mieliśmy i mamy. Są to również liderzy samorządowi, bo ta działalność samorządowa jest bardzo bliska do tej działalności społecznej, a ta jest na co dzień wpisana w te realia pożarnictwa ochotniczego. I również są to liderzy polityczni, bowiem do dobrego, sprawnego działania organizacji potrzebna jest również ta myśl, ten kierunek polityczny i odpowiednie przygotowywanie prawa i formułowanie tej legislacji tak, aby wychodziła naprzeciw potrzebom społecznym w zakresie bezpieczeństwa, ale również, żeby wychodziła naprzeciw potrzebom tych, którzy ratują drugiego człowieka. I w ten oto sposób funkcjonował wspomniany przeze mnie przed chwilą Bolesław Chomicz, który zintegrował środowisko strażackie, był gruntownie, dobrze przygotowanym liderem, który swoje życie zawodowe związał ze środowiskiem, można dziś powiedzieć, bardziej gospodarczym, ubezpieczeniowym. Był liderem i twórcą tego systemu ubezpieczeń wzajemnych i wiedział, że bez pożarnictwa zintegrowanego, silnego, również ta jego przestrzeń gospodarcza, ubezpieczeniowa nie ma racji bytu. Wiedział również, że to straże pożarne są tym ważnym elementem troski o mienie, o wartość dodaną, o wartość materialną naszego państwa. Ale gdyby nie inni liderzy, to i ten wybitny Bolesław Chomicz nie dałby rady zintegrować tego środowiska. I tu znów wymienię kolejnych dwóch liderów. W Wielkopolsce był to generał Stanisław Taczak, dowódca Powstania Wielkopolskiego, strażak ochotnik, oficer z krwi i kości, który potrafił zintegrować miejscową społeczność, ludność Wielkopolski, aby właśnie te idee polskości szerzyć i o nie walczyć. I ta działalność straży pozwoliła mu na też zintegrowanie tych szyków w ramach Powstania Wielkopolskiego. W Łodzi na przykład liderem tym był Groman, Alfred Groman, który był jednym z tych wielkich łódzkich fabrykantów i też był liderem gospodarczym. W Częstochowie na przykład był to introligator, właściciel firmy poligraficznej Jakub Kon. I to byli ci liderzy tej pierwszej fazy związku, kiedy w odrodzonej Rzeczypospolitej tworzyli zintegrowane środowisko strażackie. Oczywiście w 21 roku przyjął ich podczas zjazdu naczelnik państwa Józef Piłsudski, nazwał straż siostrzycą armii, ale obok równolegle funkcjonował, działał jako premier rządu Wincenty Witos, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach, któremu ta idea wspólnego społecznego działania była bliska, dzięki której, między innymi dzięki działalności w OSP, w towarzystwach, w kółkach rolniczych, w ruchu młodzieżowym pozwoliła osiągnąć te najwyższe stanowiska w państwie. W okresie II wojny światowej ci liderzy dzięki zorganizowanej strukturze w tej formule paramilitarnej zarówno w strażackim ruchu oporu Skała, tutaj bardziej w Warszawie, jak i również Armii Krajowej i batalionach chłopskich, tych formacjach państwa podziemnego, dbali o to, aby ten duch państwa polskiego przetrwał, aby walczyć o nasz kraj. I tu rola strażaków, również w ramach zintegrowanego związku, była nieoceniona. W okresie po II wojnie światowej rola liderów była nie mniej ważna, bo trzeba było państwo, które ze zgliszcz wojennych należało podnieść, odpowiednio zintegrować. I tu podam ciekawą postać, ciekawy przykład będącego również we władzach krajowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, już wtedy niestety po tych przemianach roku 49, generała Jerzego Ziętka na Śląsku, który był jeszcze przed wojną samorządowcem, przeszedł cały szlak bojowy w czasie II wojny światowej, a właśnie po tej wojnie tworzył te zręby, odbudowywał państwo polskie właśnie na Śląsku. I tam tą aktywność połączył
poza funkcją wojewody, członka Rady Państwa, połączył również z działalnością społeczną w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. I straże faktycznie w tym okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej również funkcjonowały, realizowały swoje zadania. Ba, liczba ochotniczych straży pożarnych była największa w historii na przestrzeni tych 103 lat działalności Związku. Ale nadeszła transformacja ustrojowa. Moment trudny, moment ważny, kluczowy dla trwałości organizacji społecznych, dla trwałości tych struktur państwa. I po 1989 roku nikt nie kwestionował i nie podważał propaństwowej roli ochotniczych straży pożarnych. Natomiast potrzeba była tej wymiany pokoleń świeżej krwi w strukturach związkowych. Doświadczonego urzędnika państwowego, również związanego z Państwowym Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Anatola Adamskiego, w 1992 roku zastąpił młody, dynamiczny lider środowiska samorządowego, środowiska wiejskiego, obecny tutaj dzisiaj z nami, Waldemar Pawlak. I ta aktywność młodego wówczas 33-letniego dzisiejszego senatora zintegrowała środowisko strażackie i dała pewien podmuch dobrych zmian. Tu można nawiązać, że zaistniało to, co w roku 80 w Związku Młodzieży Wiejskiej, mamy też to środowisko byłych działaczy, gdy to przesłanie trzeba wiatru wielkich skrzydeł, by uniosły dom nasz cały, zaistniało w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwietniowy zjazd w Miętnem dokonał zmiany ze Związku OSP na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ale był lider, którym był druh prezes Waldemar Pawlak, ale było wielu liderów w wymiarze regionalnym. Chociażby na Lubelszczyźnie poseł Marian Starownik z bogatymi doświadczeniami samorządowymi i społecznymi, który był zaangażowany w parlamencie w procesie przygotowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Tych dwóch kluczowych ustaw, które na ponad 30 lat ukształtowały kształt ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju. Była również poseł na Sejm Krystyna Ozga, szefowa parlamentarnego zespołu strażaków. Było wielu druhów z różnych regionów kraju. Druh Janusz Konieczny, druh Stanisław Zając z Podkarpacia, którzy mieli duże doświadczenie społeczne. I dzięki tej synergii, dzięki temu zaangażowaniu utworzono unikatowy system, w którym strażacy ochotnicy, społecznicy z całego kraju zostali zintegrowani w ramach jednej organizacji, która była silnym, wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla administracji rządowej i samorządowej, bo samorząd również się odradzał, w zakresie koordynacji ratownictwa, w zakresie koordynacji ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju. To jest również utworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i to już sukces pierwszego kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej, generała Feliksa Deli, który na ręce premiera Waldemara Pawlaka zameldował o wejściu w życie, o utworzeniu i rozpoczęciu funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który również jest tą formułą unikatową, bo łączy funkcjonariuszy Państwowej Straży pod komendą komendanta głównego ze strażakami, ochotnikami i innymi formacjami, które w sposób rozproszony dbają o bezpieczeństwo. I to jest kluczowy aspekt. Żeby państwo było bezpieczne, nie wystarczy tylko jeden geniusz. Potrzebny jest cały, świadomy swych praw i obowiązków naród. I ochotnicze straże pożarne to czynią, ale wciąż pamiętajmy o tej roli liderów. Przez kolejne lata Związek kreował różne działania w zakresie kultury na obszarach wiejskich. To jest działalność orkiestr dętych, działalność ideowo-wychowawczą, oświatową w ramach młodzieżowych drużyn pożarniczych, ruch kobiecy na obszarach wiejskich. Ale przede wszystkim można to wszystko spiąć klamrą, że to były działania niezbędne dla integracji społecznej naszego kraju. Oczywiście głównie obszarów wiejskich, ale również i w miastach ochotnicze straże pożarne aktywnie działają. I tutaj znów przechodzimy przez kolejne lata działania, łącznie z wejściem Polski do Unii Europejskiej, gdzie w ramach zarządu głównego
starano się wspierać młodych liderów, kształtować te charaktery i wykorzystywać potencjał młodych osób z różnych obszarów. Bardzo dobrym przykładem tego działania jest chociażby dzisiejsza wiceprezes Zarządu Głównego Teresa Tiszbierek, która z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie tą drogę przeszła. Od opiekunki młodzieżowych drużyn pożarniczych, strażaczki ochotniczki, członkini zarządu OSP, aż do wiceprezesa Zarządu Głównego i oficera Państwowej Straży Pożarnej, który realizuje te zadania właśnie dziś na tym szczeblu centralnym. Podobną formułę, podobne zaangażowanie miał chociażby późniejszy minister rolnictwa Wojciech Olejnicza, który był związany od pokoleń wraz ze swoją rodziną z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Waliszewie w powiecie łowickim. I to jest, szanowni państwo, to pokazanie, że ochotnicze straże pożarne są kuźnią kadr. Ja osobiście też, korzystając z dzisiejszego spotkania, wyrażam tą wdzięczność i wielkie podziękowania, że taką szansę od losu, taką szansę od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i osobiście od druha prezesa Waldemara Pawlaka otrzymałem, bo swoją działalność i służbę publiczną właśnie w Ochotniczych Strażach Pożarnych rozpocząłem. Ale warto powiedzieć, że mamy kolejne pokolenia młodych liderek i liderów. Wspomnę tutaj chociażby obecnego wśród nas Marcina Fleischera, który znalazł sobie taki kor, taki punkt, który jest jego życiowym celem, to jest ratowanie w ramach ratownictwa medycznego i starał się udoskonalać ten system, bo jest z zawodu ratownikiem medycznym. Do tego stopnia, że zaszczepił tą ideę pierwszego ratownika w prezesie Waldemarze Pawlaku i w członkach zarządu głównego. Ale są też takie osoby jak Martin Halasz z województwa wielkopolskiego, jest Magdalena Rzętała z OSP Świderki z województwa lubelskiego, czy Sylwester Witczak z województwa łódzkiego, z Janiszewic, którzy dzięki zaangażowaniu, swoim pomysłom są tym najmłodszym pokoleniem w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale chciałbym to wystąpienie, trochę jubileuszowe, trochę wspomnieniowe, zakończyć taką pewną wizją przyszłości. Grono tych liderów Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest zbiorem otwartym, jest zbiorem, który w przyszłości będzie się rozwijał. I tu można nawiązać do takiej idei, do takiej formuły turkusowych organizacji, turkusowego zarządzania. Bo o ile w Państwowej Straży Pożarnej to dowodzenie, to zarządzanie w ramach również działań ratowniczo-gaśniczych jest bardzo usystematyzowane, sformalizowane i oparte na strukturze hierarchicznej, no bo inaczej w ramach działań byłby chaos, byłby bałagan. To samo kierowanie, zarządzanie i prowadzenie działań ochotniczych straży pożarnych poza akcjami ratowniczo-gaśniczymi właśnie na tym modelu turkusowych organizacji się opiera, że naturalny lider, ktoś, kto od najniższych szczebli, od ochotniczej straży pożarnej, od działalności młodzieżowej drużynie pożarniczej nawet wcześniej, wykazuje te predyspozycje, ma możliwość rozwoju swoich kompetencji i zarażania tą pasją kolejnych pokoleń. Więc szanowni państwo, życząc po raz kolejny, przy okazji kolejnego jubileuszu, wiele sukcesów ochotniczym strażom pożarnym w ramach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, pragnę zwrócić uwagę na rolę liderów, ale też pragnę państwa uwagę zwrócić na to, aby tych liderów szukać. Trochę może czerpać z tej filozofii harcerskiej, która nakazuje jako główny element znaleźć następcę i lidera lepszego niż samemu się nim jest. To jest gwarancja trwałości, ciągłości i rozwoju organizacji. Natomiast korzystając z dzisiejszego jubileuszu, myślę, że to jest dzień też szczególny. Ja przepraszam z jednej strony za spóźnienie, z drugiej strony za to, że nie zdążyłem założyć umundurowania wyjściowego dzisiaj, ale po komitecie stałym Rady Ministrów po prostu bym nie zdążył, a polówkę zawsze wożę w samochodzie, bo z panem ministrem Wiesławem Leśniakiewiczem, który tak jak też pan premier wspomniał, nas pozdrawia, rozmawialiśmy na komitecie o ustawie o ochronie ludności. Jak połączyć te funkcje i rolę państwa z zaangażowaniem społecznym?
To będzie bardzo ważna ustawa. Bardzo dobrze, że koordynuje ją również minister, który czuje ducha służby publicznej, służby państwowej, bo jest najdłużej urzędującym w tym milenium komendantem, był najdłużej urzędującym komendantem głównym. Jest wiceprezesem związku, który ma swoje korzenie w OSP w Jordanowie. I to jest połączenie tego komponentu państwowego, samorządnego i społecznego. Natomiast ważne jest włączenie w ten proces innych resortów, bo to jest również kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Proszę również o przyjęcie tych podziękowań i najlepszych życzeń od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego, który dziś akurat ze środowiskiem mleczarzy świętuje jubileusz, ale prosił o skierowanie tych życzeń, bo bardzo ważne jest, abyśmy tworzyli wspólnotę, abyśmy w ramach ochotniczych straży pożarnych, naszych przyjaciół, sympatyków, wspólnie dbali o dobrą przyszłość Polski, o bezpieczeństwo naszego kraju. Panie premierze, druhu prezesie, szanowni zaproszeni goście, wszystkiego najlepszego z okazji tych dzisiejszych jubileuszy oraz dalszych sukcesów i kolejnych pięknych lat służby Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Wszystkiego najlepszego. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Dziękuję Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i gospodarzowi Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość obchodów 103. rocznicy Zjednoczenia Ruchu Strażackiego ustanowionej na pamiątkę pierwszego Krajowego Zjazdu Straży Pożarnych we wrześniu 1921 roku. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed tak szanownym gronem zabrać dzisiaj głos. Tytuł przyświecający tegorocznym obchodom rola liderów w ruchu strażackim jest mi szczególnie bliski. Reprezentuję bowiem uczelnię pożarniczą, która kształtuje kolejne pokolenia oficerów i wyposaża ich w niepowtarzalne cechy dobrego dowódcy i mądrego lidera. Akademia Pożarnicza kontynuuje kształcenie i wychowanie kadr pożarniczych rozpoczęte w 1939 roku przez Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego, a następnie realizowane przez Centralną Szkołę Pożarniczą, Szkołę Oficerów Pożarnictwa, Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą, a ostatnio Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W naszych murach kształcili się komendanci powiatowi, komendanci wojewódzcy, komendanci główni oraz przedstawiciele wysokiego szczebla rządowego. Od lat jesteśmy liderami w prowadzeniu dyskusji naukowych, między innymi o bezpieczeństwie strażaków podczas akcji ratowniczych, bezpieczeństwie przeciwpożarowym obiektów infrastruktury krytycznej, nawet w obliczu zagrożeń wojennych, czy bezpieczeństwie cyfrowym. Mam świadomość, że lider, dowódca to ogromna odpowiedzialność. Wizja i przekonania, że w dobrym kierunku prowadzi się swoją organizację, posiadanie zaufania podwładnych, efektywna komunikacja oraz motywowanie innych do osiągania celów oraz dyspozycyjność to cechy współczesnego lidera. Czy jednak tylko współczesnego? Na początku XX wieku prezes Związku Florenckiego Bolesław Chomicz, którego prezesem został w 1916 roku, twórca polskiej idei strażackiej, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował nad zjednoczeniem ruchów strażackich z trzech zaborów, pisał: państwo nowoczesne jest, a raczej być powinno, wielkim zespołem obywateli świadomych zadań, swych celów, przyjętych myślą dobra powszechnego. Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej. Współcześnie niesiemy to przesłanie zarówno w ochotniczych strażach pożarnych, jak i służbie zawodowej. Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa w Polsce pozwalają nam rozwijać i unowocześniać krajowy system ratowniczo-gaśniczy, do którego należy ponad 5 tysięcy ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, życzę owocnych obrad w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz rozwoju ruchu strażackiego w nowoczesnej formie. Dziękuję za uwagę.
Drodzy Państwo, przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do tak znamienitego grona. Przywożę Wam po pierwsze pozdrowienia z Pomorza, tutaj na Mazowsze. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj być na tej uroczystości. Przywożę Wam też razem z moimi dziewczętami, bo tak jak określam, odrobinę kultury pomorskiej, a konkretnie kultury kaszubskiej. To, o czym mówił Pan Dyrektor, za chwileczkę zaprosimy Państwa do sali obok i tam przedstawimy prace, które zawarte są także w książce, którą polecamy Państwu bardzo serdecznie, o nazwie bardzo wdzięcznej, Złote Igły. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi Muzeum za zaproszenie. Szczere dzięki. Mały drobiazg tam się znajdzie w środku. No i nie omieszkam także pozdrowić i podziękować naszego krajana, Pana Stęclika, który nas tutaj zarekomendował i spowodował, że się spotkaliśmy z Panem Dyrektorem. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie. Nie będę długo mówił. Zapraszam na wystawę. Jesteśmy na cudownej wystawie haftu kaszubskiego. Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi z Domu Kultury w Czuchowie za to, że dał nam możliwość obejrzeć to piękno po prostu tutaj u nas. Dziękujemy po prostu wspaniałemu zespołowi, który razem z nami przybył. I wiem, że macie jeszcze sporo do powiedzenia. Ale to myślę, że już Panie Dyrektorze, Pan poprowadził tą część, laudacyjną. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam na wystawie haftu kaszubskiego, jak powiedział Pan Dyrektor. Pan Dyrektor podziękował mi, że udostępniłem i przywiozłem moje dziewczęta, a ja dziękuję Panu Dyrektorowi za zaproszenie i poproszę Panią Ziutę o wręczenie takiego skromnego podarunku. Nie wiem, czy jest pan Stęclik. Na pamiątkę. Jest. Dla pana też mamy pamiątkę. Dziękuję bardzo. Później oczywiście rozumiemy, sfotografujemy, żeby była też dokumentacja. Proszę Państwa, za chwilę słów kilka na temat prac mistrzyni, pani Józefa Sitarz, która nieprzerwanie od 50 lat prowadzi pracownię haftu kaszubskiego w placówce, której mam przyjemność i zaszczyt być dyrektorem. Od jakiegoś czasu określam panią Ziutkę moją mamusią, a jej zespół moimi dziewczętami. Więc zostawiam was z dziewczętami i mamusią, a później, z czego się też bardzo, bardzo cieszę, krótki wykład pani profesor Anny Kwaśniewskiej, która zaprzyjaźniona jest z naszą pracownią od lat, także z dziewczętami. Przedstawiam pani profesor Uniwersytetu Gdańskiego kilka słów na temat roli haftu w kulturze kaszubskiej. Pani Ziutka, kilka zdań na temat prac, a pani Ania później krótki wykład na temat kultury kaszub. Proszę Państwa, to co przedstawiliśmy tutaj na tej wystawie, to w zasadzie powinnam zacząć od tego eksponatu, podpisany moim nazwiskiem, bo od tego zaczęło się moje zainteresowanie jako dziecka. Taki obrus otrzymali w prezencie ślubnym w 1936 roku. Obrus oczywiście poprzez lata używania bardzo się zniszczył, ale w tym czasie, kiedy ja już zaczęłam haftować, potrafiłam odrysować jeszcze resztki tego wzoru widniejącego na tym eksponacie, bardzo już spranym i troszeczkę dziurawym, a jednak wzory odzwierciedliłam i odrestaurowałam. Tak mniej więcej ten obrus wyglądał. Był bardziej pomarańczowy, może tak jak ta zasłona, ale ja uważałam, że hafty na Kaszubach są bardzo niebieskie i pozwoliłam sobie na małą zmianę
więcej użyć tonacji niebieskiej. Nie jest to przestępstwo chyba, bo bardzo ładnie, pięknie. Wydaje mi się, że każdy artysta ma własną wizję i ja pozwoliłam sobie być takim artystą. To jest rekonstrukcja pracy obrusa moich rodziców. Pani Zefie, jak długo pani nad tym pracowała? No, rok. I to wszystko ręcznie? Wyłącznie ręcznie. No i na podstawie, proszę Państwa, tych wzorów po prostu pozwoliłam sobie na zrobienie czegoś w rodzaju zasłony okiennej. To jest podwójnie tutaj potraktowany ten materiał. Tamtę część niehaftowaną drapuje się, a tu pokazuje się wzór lecący wzdłuż okna w niewielkim pokoju w sypialni u mnie w domu. Jak widać, to tutaj już użyłam więcej pomarańczu. Nie wiem, co Państwu się bardziej podoba. No, podoba to i to, pani i to. Ładne, pani to i to. Wszystko się podoba. Dziękuję. Tak, dziękuję. Podoba. Pan dyrektor się podoba, że pan tak zorganizował tą wystawę pani. To coś pięknego. Dziękuję. No mam... Dziękujemy. Proszę Państwa, to, że ten haft istnieje w Czuchowie, zawdzięczam ogromnemu zainteresowaniu zarówno władz lokalnych, zawsze byli ze mną w jakiejś przyjaźni, że pozwolili na realizację tych moich, bo to jest moja pasja. Uprawianie tego haftu stało się moją pasją. No i jedziemy dalej. Z Czuchowa, niedaleko do Wdzyc, i tutaj prezentujemy hafty pochodzące z Wdzyc. Tam była kiedyś Teodora Gulgowska w 1898 roku sprowadziła się do Wdzyc i była nauczycielką, ale była też osobą po studiach malarskich w Berlinie. Potrafiła pięknie dobierać kolory. No i wzbogaciła te hafty kaszubskie tradycyjne o kilka nowych elementów i postanowiła, że jeżeli róża ma być, to niech ta róża będzie w tonacjach róż czerwonych. I dlatego tu najczęściej spotykamy róże czerwone. I wzbogaciła kolorystykę haftu tego własnego, czyli wdzyckiego, o inne kolory jeszcze towarzyszące, ale idealnie zgrane. Czy Państwa razi cokolwiek tutaj w doborze tych kolorów? Pomimo, że jest i czerwień, i niebieski obok siebie, nie sądzę, żeby mogły oko razić. Idealnie dobrane właśnie. To była właśnie praca pani Teodory Gulgowskiej, która potrafiła to pięknie pokazać. Są to zarówno ten obóz, jak i ten, i tamten piękny kwadrat zakomponowany z wyjątkową precyzją. Ileż to pracy trzeba, żeby narysować, powiedzmy, najpierw trzeba narysować na pergaminie lub kalce technicznej, następnie nanieść na płótno, rysując poprzez kalkę ołówkową, a następnie zacząć haftować. I zaczynamy zazwyczaj od tego, że zrobimy brzeg, czyli granicę, na jakiej ma się odbywać ten haft. Na granicę, na której mamy pracować. Dalej jedziemy, też kwadrat wdzycki, nieco inny, nieco cieplejszy, bo wchodzą znowu kolory pomarańczowe. I idziemy dalej. Kolebką takiego haftu kolorowego jest również żółkowo i zarówno tutaj fragment, jak i tutaj za ekranem jest haft żółkowski. No tak się złożyło, że w tej chwili jest schowany, ale jeszcze Państwo zobaczą. Kolejny przykład haftu żółkowskiego na tym wieżniku podłużnym i tu znowu bogactwo haftu wdzyckiego. Znowu wdzydze. U nas ulubionym tematem i szkołą jest szkoła wdzycka, dlatego że tam jest najwięcej precyzji przy doborze kolorów.
jak i przy samej kompozycji. Tam wchodzi tyle nowych elementów, których nie spotyka się w żadnym innym może rodzaju haftu. Następnie kolejny przykład haftu Brzyckiego obok. Wzbogacony również o jeszcze inne zupełnie. Czasem te elementy nazywają się po prostu element o nazwie nieznanej. Tak jest podany, że jest to kwiat czy motyw nieznany, o nazwie nieznanej. To, co leży tutaj na stole, może zwrócicie Państwo uwagę, to jest jedna z najmłodszych szkół haftu kaszubskiego, teka z wzorami haftu słupskiego. Słupsk pozwolił sobie odrysować wzory, które były kiedyś na naczyniach glinianych i wtedy, kiedy robiono przy rzece Słupi wykopy i robiono nowe jakieś budowle, wydobyto naczynia i z tych naczyń powstały, z malowideł na tych naczyniach, na dzbankach, na talerzach, powstały takie piękne wzory. Takich używano do malowania na tych właśnie glinianych naczyniach. No, wydaje mi się, że to jest szkoła bez czerwieni. To nie to, że mi się wydaje, ale to jest szkoła bez czerwieni. Nie ma tutaj tonacji czerwonych. Następnie, tak jak już Państwo, no, gdybyście mieli zabrać głos, jaka to jest szkoła, to już myślę, że nie jest trudne, bo fale morskie, sieci rybackie, gdzież to można spotkać. I jeszcze Mikołajek Nadmorski jako chroniona roślina na wydmach. No więc jest to haft pucki. Tak prezentuje się haft pucki. Zobaczymy go jeszcze w innym wydaniu. Tutaj jest również próba haftu puckiego. Też są Mikołajki Nadmorskie, brakuje jednak fal i tych sieci rybackich, ale jest element haftu puckiego. Tu jest jedyny przykład haftu wejherowskiego, który jest bardziej wesoły. Obok żółtego i czerwonego występują kolory niebieskie. To jest poduszeczka. Dalej mamy najnowszą tekę haftu gdańskiego, którą prezentujemy również na naszej odzieży. Chcielibyśmy pokazać go, że można wykorzystać ten haft nie tylko do ozdabiania obrusów, serwet i tak dalej, ale również wdzięcznie prezentuje się na odzieży typu lnianej. Lniana odzież, bluza, bluzka, koszula czy coś w tym rodzaju. No i Jasiek, który przepełniony jest również tym haftem gdańskim. To są trzy odcienie koloru niebieskiego. No a Kaszubi na to mówią: fest niebieski, fest zielony. Wszystkie kolory na F. Tak. Ja powiedziałam, że przepraszam, ale tam nie występuje fiolet. Ale etnograf mnie poprawił. Myli się pani, bo wszystko jest fest zielone, fest niebieskie, fest czerwone i tak dalej. No i były wszystkie na E. Tutaj jest przykład haftu żukowskiego. To jest Żukowo, tam gdzie zakonnice przed laty zaczęły hafty na czepcach, no nie tylko, przepraszam, przede wszystkim na kościelnych różnych chorągwiach i obrusach na ołtarze i tak dalej, złotą i srebrną nicią. Na to nie stać było ludu. Nie robili, nie stać było na złotą i srebrną nić, więc wymyślili sobie haft na lnie, który wytwarzali w domowych gospodarstwach, a następnie nanosili go na płótno i haftowali białą nicią, podkreślając brązem, i to był haft tak zwany srebrny, natomiast żółtą nicią, podkreślając brązem również, w ten sposób tworzył się haft złoty, tak zwany złoty czepcowy. I te przykłady są na obrusie, na obrusach, które tam leżą, ale na pewno jeszcze pani doktor wspomni o tych rzeczach, żeby to bliżej Państwu żeby to przybliżyć Państwu. I mamy jeszcze przykład
Tak, mamy jeszcze dwa przykłady haftów Dyskiego, którzy już Państwo dobrze znają. Jak już wspomniałam, Czuchów upodobał sobie ten dyzel, ale kiedy pojawi się tylko nowa teka, to natychmiast przystępujemy do realizacji, żeby pokazać, jak to wygląda na płótnie, jak wygląda, jak prezentuje się ten haft na płótnie. I tu jeszcze jest piękny przykład koleżanki Bożeny. Piękny przykład obrusa, w całości poświęcony Puckowi. Puck po prostu, miasto nadmorskie, Puck, i gdzie są fale morskie, sieci rybackie. Czy Państwo to widzą? Fale trudno nie rozpoznać. Tu sieci, a następnie Mikołajek nadmorski. O, dosyć licznie prezentowany. Tak. No precyzja tego jest ogromna, żeby to przedstawić w takiej postaci, jak jest. I to prezentuje się najlepiej na tle białym. Haft Kaszubski jest relatywnie, to co o nim wiemy, to co tutaj pokazujemy, co panie pięknie tutaj zaprezentowały i haftują, jest to relatywnie, no, patrząc z takiej perspektywy historycznej, no, młode zjawisko mające gdzieś 100, ten kolorowy haft ponad 120 lat, czepcowy 200, 300, dokładnie tego nie wiemy. Ale proszę Państwa, jak mówiłam, chcę trochę powiedzieć o historii Kaszubów. Może dla części z Państwa będą to sprawy oczywiste, może dla innych nie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o symbol, może tak zacznę od tego, że haft kaszubski jest, no, stał się takim symbolem Kaszub już w przeszłości, dlatego że był umieszczany między innymi na obrazach haftowanych, na feretronach, na chorągwiach, ale jest także na chorągwiach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I tutaj Państwo macie takie połączenie elementów religijnych, Matkę Boską, napis po kaszubsku i haft kaszubski. Tak on występuje właśnie tutaj na różnych elementach. To jest akurat sztandar Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddział w Gdyni. Zrzeszenie powstało właśnie w 1956 roku w Odwiedzu, jak tutaj była mowa, tak, 56 rok to był Odwiedz w wielu dziedzinach, w tym także jeśli chodzi o sytuację mniejszości etnicznych, narodowych, ale tutaj w tym przypadku właśnie Kaszubów jako mniejszości czy grupy regionalno-etnicznych. Proszę Państwa, trochę o historii Kaszubów. I może zacznę od tego, że Kaszubi to jest grupa autochtonicznej słowiańskiej ludności Pomorza, która przetrwała do dzisiaj we wschodniej części swojego pierwotnego terytorium, zachowując kulturę, przede wszystkim język, niektóre zwyczaje i obrzędy. I jeśli chodzi o samą nazwę, to tutaj są różne wyjaśnienia, czego ona pochodzi, między innymi od kożucha prawdopodobnie, ale nie jest to, że tak powiem, jednoznacznie ustalone. W każdym razie nazwa ta w przeszłości, zdaniem badaczy, była bardzo popularna na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, czyli w tym pasie przymorskim, i oznaczała kraj, region lub lud, bądź też była takim przydomkiem. Jeśli chodzi o źródła pisane, to nazwa Kaszuby pojawiła się relatywnie późno. To jest też zagadka, tak? Dlaczego tak późno, skoro są pewne informacje właśnie takie wskazujące tym, że tutaj ta ludność słowiańska mieszkała, i za taką pierwszą pisaną informację o Kaszubach to jest uznawana właśnie bulla papieża Grzegorza IX z 1238 roku. Potwierdza nadanie Joannitom przez księcia Bogusława ziem w okolicach Starogardu Szczecińskiego. I proszę Państwa, żeby było, że tak powiem, ciekawiej, czy bardziej tak, może no, nie wchodzi to w skład takiego stereotypowego postrzegania Kaszubów, że mieszkają w wschodniej części Pomorza, powiem tak, że Kaszubi w przyszłości, zaraz pokażę mapy, mieszkali daleko na zachód, czy mieszkali także na terenie dzisiejszego Pomorza Zachodniego i jeszcze na terenach na zachód od Odry, tak, czyli dzisiaj tak na terenie Niemiec. Zresztą to jest znane, tak, że mieszkała tam ludność słowiańska, no właśnie najprawdopodobniej Kaszubi. Natomiast sama nazwa właśnie Dux Kasubia wchodziła
w skład tytulatury książąt Pomorza Zachodniego, a nie książąt Pomorza Wschodniego. Czyli ci książęta z Pomorza Wschodniego, nie wiadomo dlaczego, nie używali określenia książę Kaszubów, tak? Nie mieli, może nie mieli takiego zwyczaju, nie wiemy, tak? Wiemy natomiast, nauce zaczęła mówić o tym, co jest potwierdzone, na co mamy dowody. I tutaj akurat ta tytulatura wchodziła w skład, znaczy ta nazwa wchodziła w skład tytulatury książąt Pomorza Zachodniego. Później przeszła na książąt Pomorza Środkowego i na Hohenzollernów, którzy stali się właścicielami tej ziemi, tej części Pomorza. I proszę Państwa, tutaj krótko, tak, na takie te paski, te zapaskowane, mówiąc brzydko, czyli tutaj są paski zielone, to jest teren zamieszkały w przeszłości przez Kaszubów. I tutaj mamy, to jest rok 1180. Później to jest akurat, mi się dwa razy to samo skopiowało, tu już jest prawie 200 lat później i widzicie Państwo, tak, ten teren już się kurczy. Kurczy się nie dlatego, że Kaszubi zostali wygnani, po prostu następowała asymilacja związana z procesem, postępującym procesem germanizacji, tak. No, ta germanizacja, ona wyglądała różnie, ona polegała na tym, że Słowianie na terenie Pomorza Zachodniego, gdzie rządzili książęta niemieccy, czy nawet jeśli nie nazywali się niemieckimi, to de facto otaczali się osobami właśnie, otaczali się Niemcami, język niemiecki był dominujący i to powodowało, że ludność słowiańska, no nie chcąc się czuć ludnością drugiej kategorii, a była ta, czuła się i była uważana za ludność drugiej kategorii, miała do wyboru albo pozostać tą ludnością drugiej kategorii, albo asymilując się, używając języka niemieckiego, no, awansować w strukturze społecznej. Zresztą później na Pomorzu Wschodnim też tak było. I jak mówię, ten proces właśnie tej germanizacji postępował przez wieki. I tutaj też tą germanizację po części przyspieszyło reformacja, gdzie właśnie Pomorze Zachodnie, władcy Pomorza Zachodniego przyjęli religię, wyznanie ewangelickie i zgodnie z tą taką zasadą curius regio, curius religio, czyli kogo władza, tego religia, nie pytano się właśnie tam ludności, czy chcą zmienić wyznanie, czy nie, po prostu wszyscy musieli zmienić wyznanie. I proszę Państwa, to też powodowało, że właśnie Kaszubi, część Kaszubów mieszkających na terenie Pomorza Zachodniego, no, stała się ewangelikami, tak, żeby to wytłumaczyć, tak, nie było to dobrowolny proces, prawda, był to proces właśnie związany z reformacją. Natomiast ludność na Pomorzu Środkowym, gdzie władała dynastia Gryfitów, tam Kaszubi dłużej zachowali swoją odrębność, aczkolwiek też musieli przyjąć wyznanie ewangelickie, ale ta dynastia była związana z koligacona z władcami polskimi właśnie poprzez małżeństwa i stąd też wpływy polskie tam były większe i też można powiedzieć większa tolerancja dla ludności słowiańskiej. I taką grupą ludności właśnie tej zachodnio, Kaszubów zachodnio-pomorskich, ostatnią grupą to byli Słowińcy, grupa ludności, która mieszkała nad jeziorami Gardno i Łebsko. I ich historia właściwie, można powiedzieć, na tych terenach skończyła się po 1945 roku. Oni, część ich została, ale byli poddawani repolonizacji. No a skończyło się tak, że właściwie większość z nich i tak wyjechała. Ale to już jest to jest oddzielny temat, na ten temat jest dużo literatury. I proszę Państwa, teraz jeśli chodzi o historię właśnie Kaszubów z Pomorza Gdańskiego. A mianowicie, jak mówiłam, to właśnie na tym terenie Kaszubi przetrwali, zachowując odrębność i swoją język i kulturę. Myślę, że do tego przyczyniło się po pierwsze fakt, że w przeszłości Pomorze było, władcami Pomorza byli książęta z miejscowej linii pomorskiej. Tutaj najwybitniejszy to był Świętopełk Wielki i inni, Mestwin. Oni między innymi fundowali klasztory, w tym Norbertanek w Żukowie,
czy starych brzanowców, czy starców w Oliwie. Też taki słynny układ, to jest układ w Kępnie, on polegał na tym, że Mestwin II zawarł takie, można powiedzieć, traktat z księciem wielkopolskim Przemysłem II, że który z nich pierwszy umrze, ten, który przeżyje, przejmie ziemię drugiego, czyli mówiąc wprost, tak, to był taki traktat, jak mówię, na przeżycie. I tak zdarzyło się, że pierwszy zmarł Mestwin i w związku z tym Przemysł Wielkopolski, książę Wielkopolski przejął Pomorze, został włączony i właściwie stało się to początkiem państwa polskiego po zjednoczeniu, tak? Prawdopodobnie gdyby Przemysł II, gdyby Mestwin żył dłużej, to przejąłby Wielkopolskie. Nie wiadomo jak wówczas, tak? By się potoczyły losy Polski, ale to można sobie dywagować. W każdym razie to połączenie Pomorza do Gdańskiego, do Polski, no też miało skutki takie, że tutaj Kościół katolicki umocnił się i też katolicy stał się dosyć silny. Natomiast taką smutną kartą to były dzieje, czas panowania Krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim. Tutaj znamy to z literatury, przede wszystkim Sienkiewicza. No, dzisiaj trochę inaczej się patrzy, znaczy historycy też dostrzegają pewne pozytywy, takie pozytywy to był rozwój gospodarczy, tak? Że to jednak prowadzili różne nowości gospodarcze, budowali zamki dzisiaj, prawda, część z nich jeszcze jest do dzisiaj, także nie tylko te negatywne, no negatywne to było sprowadzanie osadników niemieckich i też, że miejscowa ludność była tą ludnością drugiej kategorii, natomiast my dzisiaj trochę inaczej patrzymy na te czasy panowania Krzyżackiego. I proszę Państwa, kolejna taka cezura, to jest po już traktacie toruńskim z 1466 roku, kiedy to Pomorze weszło w skład Rzeczpospolitej i było do pierwszego rozbioru Polski. Czyli był to czas związku z Polską, umacniania polskości, ale też umacniania się Kaszubów, prawda, którzy trudno mówić, czy wówczas mieli to poczucie takiej polskiej świadomości, ale tutaj jeszcze o tym będę mówiła. Kaszubi używali, znaczy ten związek Kaszubów z Polską nawet w czasach zaboru polskiego właśnie był poprzez Kościół, tak? Bo tutaj w latach właśnie 1772-1920 Pomorze było w zaborze pruskim i Niemcy przeprowadzili reformy, które miały, powiedziałabym, no, znaczenie, z jednej strony można na nie patrzeć pozytywnie, ale też miały swoje negatywne konsekwencje i taką reformą to była reforma szkolnictwa, wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego już w 1825 roku, co powodowało, że uczniowie musieli chodzić do szkoły. Czy chodzili wówczas tak pilnie, to jest inna sprawa, raczej to było różnie, natomiast początkowo było nauczanie dwujęzyczne, czy uczono w języku polskim, ale z biegiem czasu ten proces zaczął się zmieniać i już w drugiej połowie wieku XIX, a zwłaszcza pod koniec wieku XIX język polski został wyrugowany, tak? więc uczono tylko w języku niemieckim. Oczywiście część osób, czy wiele osób uczyło się języka polskiego, ponieważ językiem polskim posługiwano się w kościele, czyli w czasach zaboru pruskiego Kaszubi właściwie byli trójjęzyczni, tak? Używali języka, czy jak się dawniej mówiło, dialektu kaszubskiego w domu, w kościele, na spowiedzi, religii uczyli się w języku polskim, natomiast w urzędach, w szkołach, prawda, musieli posługiwać się językiem niemieckim, więc to była taka bardzo złożona rzeczywistość. I tą, jeśli chodzi o germanizację, to oczywiście ona polega na usuwaniu języka polskiego ze szkół, na tym, że język niemiecki był językiem urzędowym. Także postępowała germanizacja i tutaj
taką warstwą, która po części uległa germanizacji, to była szlachta. Tak? I tu odrębność kaszubską przede wszystkim zachowała ludność wiejska, mieszkańcy wsi. To zresztą nie tylko jest to specyfika Kaszub, ale tak jakbyśmy popatrzyli historycznie też w innych nawet krajach, właśnie to odrębność często zachowywała ludność wiejska, a wyższe warstwy społeczne dość często właśnie ulegały asymilacji do obcych kultur. Między innymi no, było to związane też właśnie z na pewno ofertą, jaką przez to uzyskiwali. Na przykład na Kaszubach to był awans społeczny. Ten awans dla części niezamożnej szlachty polegał właśnie na tym, że szli do szkoły wojskowej, do szkoły kadetów słupskich i zostawali po prostu zawodowymi żołnierzami, co w państwie pruskim było bardzo cenione, więc robili po prostu karierę. Tak? Czy mówiąc wprost, ceną za karierę była asymilacja, natomiast ludność wiejska, chłopcy mający swoje gospodarstwa, na Kaszubach zresztą po uwłaszczeniu były to gospodarstwa dosyć duże czy średnie, nie było tutaj takiego rozdrobnienia jak na przykład w Galicji, w zaborze austriackim, te gospodarstwa były w miarę duże i w związku z tym ta ludność zachowywała taką też podstawę, może nie było to bardzo bogato, ale też nie było biednie. I proszę Państwa, o tutaj jeszcze tę mapę, która pomoże około 1807 roku, czyli widzimy to zmniejszanie się tego terytorium zamieszkałego przez Kaszubów. I tutaj już, proszę Państwa, przechodzę do kwestii kulturowych. Strój kaszubski, oczywiście Kaszubi używali własnego stroju, przy czym on wyszedł z użycia w ostatniej dekadzie XIX wieku. I tutaj myślę, że też tę rolę odegrała właśnie modernizacja, ale także te wpływy i takie Kaszubi chcieli się upodobnić do mieszkańców miast, ale także do części ludności niemieckiej, zaczęli się po prostu ubierać po miejsku. To było też związane z tym, że po prostu ich było na to stać. Tak? Jeśli chodzi o stroje, to jest też w nauce, w etnologii znane, że stroje często albo zachowują grupy najbiedniejsze, tak, albo też grupy zamożne, które, że tak powiem, nie mają kompleksu i z dumą swój strój prezentują. Na Kaszubach, Kaszuby jednak mieli pewien kompleks i to spowodowało, że ten strój wyszedł z użycia. Ale proszę Państwa, zachowały się czepki haftowane srebrnymi nićmi, czyli właściwie w muzeach nie zachował się oryginalny strój kaszubski, natomiast zachował się jeden element czepki. Tutaj pani Józefa przywiozła, to są współczesne, tak, czepki. Ja zaraz pokażę też te stare, wykonane srebrną i złotą nitką. Drogie, dzisiaj są drogie, w przeszłości też były bardzo drogie. One były, świadczyły o statusie społecznym właścicielki. I być może dlatego, że były bardzo cenione, to nawet jak stroju nie noszono, to tych czepków nie wyrzucono. Tak? W związku z tym trochę czepków trafiło do muzeów. Nawiasem mówiąc, muzeum w Gdańsku, kiedyś było włamanie i skradziono wszystkie czepki, czyli tak jakby była ukierunkowana ta kradzież, nie zginął nic innego, tylko czepki. Więc tak to wyglądało. I proszę Państwa, co jeszcze, jeśli chodzi o te czepki, to oczywiście one są wykonane bardzo mistralnie, są wykonane inną techniką niż panie tutaj haftują, tak? To jest haft z podkładem, nakładany z dwóch nitek, tak? Chodziło po prostu o to, żeby tej srebrna nić i złota była droga, żeby jej nie przeciągać pod spodem, tylko żeby on był na wierzchu, a pod spodem się przymocowuje jeszcze drugą, inną nitką. I one też były wypychane i konserwatorzy dzięki temu, jak konserwatorzy te czepki zaczęli, że tak powiem, konserwować, czyścić i tak dalej, wyciągnęli gazety datowane i
dzięki temu wiemy, że to są XIX-wieczne czepki. Proszę Państwa, jest problem taki, że nie wiemy tak naprawdę, kto te czepki wykonywał. Jest hipoteza, tutaj pani Józefa mówiła, że o klasztornej proweniencji tych czepków, ponieważ to wpisuje się właśnie w taką tradycję haftu, którą tutaj zapoczątkowały zakonnice. Ale jak mówię, w nauce musimy jednak się opierać na dowodach i mimo, że ta koncepcja, że tak powiem, ona ładnie brzmi, ponieważ też rolnicy tej koncepcji wskazują na podobieństwo motywów, tak? Że te motywy, które były na starych właśnie paramentach liturgicznych, na obrusach, na szatach księży, że one są podobne i to się zgadza, ale to są wszystko cechy zdobnictwa stylowego. Zarówno te, jak i kaszubskie mają cechy zdobnictwa stylowego, natomiast nie ma żadnych, że tak powiem, artefaktów, dowodów na to, że były one wykonywane w pracowniach klasztornych, bo gdyby tam były, to byłyby jakieś wzory, prawda, tych czepków, coś, motywy i tak dalej, które zakonnice haftowały. Poza tym, no, trzeba też wiedzieć, jakie były zwyczaje, zakonnice haftowały, jeśli haftowały, to haftowały dla klasztorów, dla kościołów, nie dla ludności cywilnej, że tak powiem, świeckiej. Była też, jest taka koncepcja, że one prowadziły też przez pewien szkołę dla dziewcząt, że nauczyły ich haftu, ale to jest, proszę Państwa, czepki to jest haft profesjonalny. To jest haft już taki, gdzie trzeba się wyspecjalizować. Istniały pracownie najprawdopodobniej specjalistyczne, które wytwarzały te czepki. Ale jak mówię, nie wiemy, bo dużo dokumentów zginęło w czasie II wojny światowej. Przed wojną badacze nie zajęli się tym tematem. Być może gdyby poszperali w dokumentach, to by znaleźli gdzieś. No, może jeszcze gdzieś, bo to też nigdy nie wiemy tak naprawdę. Może jeszcze gdzieś się jakieś informacje znajdą. Natomiast jak mówię, możecie Państwo w wielu publikacjach i coraz bardziej, zwłaszcza w Żukowie jest ten mit, tak? Ale jak mówię, w nauce obowiązują jednak pewne zasady. Jeśli nie mamy dokumentów pisanych albo artefaktów, takich właśnie wzory, to że nie wiemy, tak? I że ewentualnie są hipotezy, ale niepotwierdzone, bo one są takie, no powiedziałam, troszkę szyte grubymi nićmi, tak? Oczywiście to ładnie brzmi, jak mówię, zwolennicy powołują się na te motywy, ale proszę Państwa, te motywy były nie tylko w Polsce stylowe, były także w innych krajach, jak będąc w Holandii, w Niderlandach taki talerz właśnie zobaczyłam, kupiłam sobie i gdybym, to właściwie był talerz kaszubski, tak, na Kaszubach też takie wzory były i tak dalej. Czyli to świadczy o pewne motywy z zdobnictwa stylowego, one były przenoszone właśnie do wyroby ludowe, przy czym była taka różnica, że było to pewne opóźnienie czasowe, czyli wzory na przykład rokokowe czy barokowe meble powstawały ludowe, powstawały w XIX wieku, czyli i też łączono różne style. Także jeśli chodzi o, wracając do, tutaj do czepków kaszubskich, to jak mówię, nie wiemy. Czepki się zachowały, ale tak naprawdę nie mamy 100% pewności, kto je wykonywał. Tak, są różne hipotezy niepotwierdzone. Prawdopodobnie nawet krawcy potem szyli je dla osób cywilnych, świeckich. Tak, bo tu trzeba, oprócz tego, żeby haftować, trzeba było potem porządnie, dobrze je uszyć. To składa się z takiego z czułka i denka. Takie dwie podstawowe części i potem trzeba wykonać tam odpowiednią podszewkę. Podszewka powinna być bawełniana lub lniana. Na zimę kobiety często pod spód zawiązywały sobie chustę. A dopiero na... Tak, czepki nie noszono tak, tylko taką czapeczkę. To była głównie ozdoba. Tak. To nie tyle miało być ogrzewaczem głowy, ile ozdobą. I to świadczyło o tym, że stać na to tylko bogate kobiety. Tak, prawdopodobnie tak. Czy wojna tak, bardzo mocno spustoszyła w ogóle? Tak, wojna, jeśli chodzi o zasoby muzealne, artefakty i tak dalej, to właściwie wszystkie uległy zniszczeniu. Część rozgrabieniu, zniszczeniu, różne dokumenty zostały wywiezione do Niemiec
na przykład księgi parafialne czy inne. Są w muzeach, także są na przykład zostały artefakty, ale, czy zabytki, ale zostały wywiezione dokumenty, księgi inwentarzowe. I być może są, ale to są bardzo trudne sprawy. To trzeba najpierw wiedzieć, gdzie są, żeby się w ogóle domagać zwrotu. Także zostały te zbiory mocno przybione, zniszczone. Właściwie jeśli chodzi o kulturę ludową, trzeba było szukać po archiwach i tak dalej. Czasem się znajduje w zupełnie innym miejscu, niż by się szukało, czy myślało, że są. I proszę Państwa, to są czepki stare. Tutaj już przechodzę do tego genezy hartu kolorowego. Proszę Państwa, jak były pewne, tak, są pewne dokumenty mówiące o tym, że był na Kaszubach haft w XIX wieku, ale był to jednobarwny haft, tak? Przynajmniej to, co się zachowało, tak? No, dużo się nie zachowało, więc raczej właściwie tutaj ten kolorowy haft to przede wszystkim jest dzieło Teodory Gulgowskiej, która to zapoczątkowała. W Dzydze, tak. To jest zdjęcie małżeństwa Gulgowskich. On był etnografem, nauczycielem. Gulgowska, już pani Józefa mówiła, była osobą wykształconą, była malarką i też uczyła się. To, co można dzisiaj powiedzieć, to była taka szkoła rzemiosł stosowanych. Także ona uczyła się tam wzornictwa, projektowania. I proszę Państwa, mówiąc w skrócie, no właśnie stworzyli ośrodek kultury i sztuki na Kaszubach, no bardzo takiej, no mówiąc kolokwialnie, jednak zapadłej miejscowości. Nawet dzisiaj jest tam trudno dojechać po sezonie, a co dopiero na początku XX wieku, tak? I to jest też taki fenomen, tak? Że oni właśnie tam zamieszkali, kupili tą chatę i otworzyli pierwsze muzeum na wolne powietrze. Oni mieli kontakty z kręgiem wówczas nauki niemieckiej i tam właśnie ta idea muzeum, jeszcze bardziej właśnie, może nie bardziej ze Skandynawią, ale znali te trendy właśnie skandynawskie, kiedy wówczas zaczęto zakładać muzea na wolnym powietrzu. I to jest pierwsze muzeum na wolnym powietrzu założone na ziemiach polskich. Nie w Polsce, bo Polski nie było, prawda, 1906 rok, na ziemiach polskich. I Gulgowski założył muzeum, natomiast jego żona właśnie zajęła się, można powiedzieć, skomponowała wzory haftu kaszubskiego. Wówczas ona właściwie nawet nie mówiła o tym, że wzory haftu, a te motywy zaczerpnęła z mebli zgromadzonych muzeum, właśnie z tych czepków, które przetrwały, które były u nich w muzeum i też z haftów na ornatach kościelnych, ponieważ jej brat był księdzem, ona miała dostęp do tych różnych, tak, ornatów starych i tak dalej. Zorganizowała tę zimą 1906 na 1907 kurs haftu i organizowała później wystawy. I tutaj tylko podaję te pierwsze takie nagrody, które odbiły się dużym echem, bo początkowo Niemcy bardzo krytycznie odnosili się do tych haftów, ale zmienili zdanie właśnie po tych wystawach. No takie też prestiżowe to było zakupienie. Te hafty kupił dwór berliński, no to jak celebryci kupują, to zawsze też następne osoby, prawda? I te hafty stały się bardzo modne, co też się przyczyniło do ich popularności. I kolejne wystawy później na ziemiach polskich, już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po włączeniu Pomorza Gdańskiego do Polski w 1920 roku, prawda, Kaszuby. Większość Kaszub i Kaszubów znalazła się w obrębie państwa polskiego. I tutaj, jeśli chodzi o jeszcze kwestię sukcesu Teodory Gulgowskiej i osób właśnie, które organizowały kursy haftu kaszubskiego. I początkowo też o tym sama Gulgowska mówiła, że była to, kobiety się zainteresowały tym, bo miały możliwość zarabiania pieniędzy. Także to pierwszy taki cel, początkowo paradoksalnie był to cel komercyjny, tak?
No później jeszcze to oczywiście to się zmieniło, ale pierwsze to było komercyjne. Dalej też kwestia zaspokajania ekspresji artystycznej, czyli one miały no też takie poczucie, że robią coś ładnego, że jest, cieszy się to uznaniem, jest pokazywane na wystawach, więc tutaj szereg czynników też zdecydowało, że ten haft się przyjął. I kolejne też to była moda na wyroby ludowe w kręgach mieszczaństwa i inteligencji. Bo proszę Państwa, paradoks sztuki ludowej polega na tym, że mówiąc tak w uproszczeniu, że dawna sztuka ludowa była wykonywana przez mieszkańców wsi na potrzeby tego środowiska. Natomiast w XX wieku o przetrwaniu sztuki ludowej tak naprawdę zadecydowali wcale nie mieszkańcy wsi, bo oni już odrzucili tą swoją kulturę często, a mieszkańcy miast jako odbiorcy i inteligencja, tak? Bo to inteligencja, mieszczaństwo zachwyciło się kulturą chłopską i to oni przyczynili się do przetrwania i to, tak, tego, co też dzisiaj uważamy za sztukę ludową. I proszę Państwa, kolejna też przyczyna to jest przebudzenie etniczne Kaszubów i związane tym zapotrzebowanie na emblematy etniczne. I proszę Państwa, już w dwudziestoleciu międzywojennym ten haft upowszechnił się. Zaraz też tutaj w skrócie powiem o kilku szkołach haftu. Pani Józefa tutaj już mówiła, ja tak tylko chronologicznie to pokażę. I proszę Państwa, ten haft też już w dwudziestoleciu międzywojennym został uznany przez Kaszubów jako własny i może krytykowany przez specjalistów, tak? Dzisiaj etnografowie nie krytykują, wówczas krytykowali, uważając go za nieludowy i tak dalej. No się Kaszubom podobał, to jest nasze i nieważne, czy kto komuś, tak, kto się o tym pozytywnie wyraża, czy nie. W każdym razie ta etnicyzacja też haftu polegała na tym, że haft dodano do stroju, do spódnice, fartuchy i tak dalej. Te źródła, które mówią o tym, jak wyglądał dawny strój kaszubski, nie wspominają o hafcie poza czepkami, tak? Natomiast z biegiem czasu zaczęto dodawać do stroju, podkreślając taki etniczny charakter tego stroju, ponieważ haft stał się takim już w dwudziestoleciu, ale jeszcze bardziej w czasach powojennych stał się takim symbolem Kaszub, tak? Tutaj i jeszcze tylko wspomnę, oprócz Głogowskiej, to był też Maksymilian Lewandowski, który komponował wzory i prowadził kursy. Także proszę Państwa, nie tylko panie, także panowie, tutaj w historii haftu kaszubskiego też jest, można by wymienić sporo nazwisk, w tym Maksymilian Lewandowski, który uporządkował w tym sensie, że Teodora Głogowska właśnie miała taką tendencję do takich bardzo rozbudowanych tak, wzorów i do takiej kolorystyki, gdzie ja naliczyłam w jednej takiej pracy 17 kolorów, tak? I to jest dosyć trudne tak? Ten haft jest najtrudniejszy, tutaj panie właśnie haftują, właśnie najtrudniejszy haft to jest haft dzycki, bo tam trzeba te kolory precyzyjnie dobrać, jak się, tak? Pani Ziuto, pani wie, jak się w hafcie dzyckim da nie taką zieleń, a widziałam takie prace, to cały obóz jest, mówiąc kolokwialnie, skopany, tak? Bo musi być, te kolory muszą być o odpowiednim nasyceniu, to nie może być byle jaka zieleń. To musi być taka zgniła, bo jak się da taką ściekłą zieleń, to wszystko jest, nie da się na to patrzeć. Więc Lewandowski, on trochę uporządkował w tym sensie, że ograniczył liczbę kolorów, on zaczął lansować taki haft, który właśnie się będzie spodobał, siedmiobarwny. Tak, dalej Bronisława Plińska, która wykształciła około 450 hafciarek i jeszcze inne osoby. W każdym razie on stał się modny i tutaj tylko powstało kilka szkół. Wdzycka najstarsza. Dzisiaj, proszę Państwa, w Wdzycach nikt nie haftuje. Żadna, tak? To panie właśnie podtrzymują tradycję haftu wdzyckiego. Zapytam się, a jak uzyskiwano tą ziemię? To ziemię nie jest No to, że posługiwano się gotowymi nićmi, tak, o takim specjalnym... To były fabryczne. Fabryczne, to już były fabryczne. Gotowe nici. Ale znacznie wcześniej nawet barwiono młodym żytem, tak.
gotowano te nici i no, nie były udane, nie zawsze były kolorystycznie udane, ale jednak zdarzały się takie rzeczy. Bo zdarzało się, jak nie było farby, to był właśnie, po wojnie był właśnie problem w czasach PRL-u z uzyskaniem odpowiednich nici, tak? I stąd te hafty, no, niektóre nie mogły być takie, jak powinny, bo po prostu były problemy materiałowe. To jest szkoła Bdzycka, bardzo ładna. Tutaj szkoła Żukowska, to jest ta, która panie, tak, siedmiobarwna, takie bardzo drobne motywy. Tutaj dużą rolę odegrały siostry Jadwiga i Zofia Ptach. I od czasu, od pewnego czasu liderzy etniczni z Żukowa lansują tezę, że Żukowo jest stolicą, znaczy stolicą, kolebką haftu kaszubskiego, właśnie w związku z tą genealogią klasztoru. Jak mówię, w nauce obowiązują pewne zasady i jak nie ma dowodów takich stuprocentowych, to możemy mówić, że być może, ale tego nie wiemy. I raczej jest to hipoteza, która taka, że tak powiem, no, niepotwierdzona. O. W każdym razie ten ośrodek się rozwija, bo to, czy jest hipoteza potwierdzona, czy nie, to jest dla badaczy ważne, natomiast dla wykonawców niekoniecznie. Dalej szkoła Pucka, o tutaj już tak pięknie reprezentowana, to są motywy właśnie fale, sieci i tak dalej. Szkoła Wejherowska powstała w 1957 roku, tekst został skomponowała Franciszka Majkowska. I jeszcze tam mam, to jest, proszę Państwa, jedna z najstarszych prac wykonana przez Teodorę Gulgowską. Ona też takie wstawki szydełkowe tam czasem dawała. To dzisiaj tego się nie robi. O, to jest torebka też wykonana przez Teodorę Gulgowską. Jeszcze chciałam, to jest wystawa w linii, gdzie panie tutaj są bezkonkurencyjne i tak. To jest zdjęcie sprzed lat. To jest jeszcze jedna z najnowszych szkół, to jest szkoła Słupska i szkoła Gdańska, najnowsza. I proszę Państwa, jeśli chodzi teraz, jak to się stało, że ten haft stał się takim symbolem Kaszub, no myślę, że tutaj też dużą rolę grało to, że on został uznany za społeczność kaszubską, ponieważ podkreśla spójność grupy, to jest coś, z czym się identyfikują wszyscy Kaszubi. I też właśnie ta chęć zaznaczenia tej tożsamości regionalnej pod wpływem ruchu młodokaszubskiego i wyartykułowania tej odrębności nie tylko w warstwie symbolicznej jak język, ale także w takiej materialnej jako haft i pracę. No, druga kwestia to jest kwestia właśnie możliwości też zarobkowania. I proszę Państwa, już kończąc, właśnie, że te wzory haftów stały się takim emblematem etnicznym, że umieszcza się na różnych miejscach, różnych materiałach, różnych okolicznościach. I na przykład na sztandarach, to pokazywałam na początku, sztandarach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zdobi się strój kaszubski, ale także publikacje regionalne, to jest publikacja o hafcie, ale proszę Państwa, na Kaszubach jest taki zwyczaj, że cokolwiek jest o Kaszubach, to musi mieć wzór kaszubski, tak? Nawet nikt nikogo nie zmusza. Sami Kaszubi uważają, że tak musi być. Maluje się, proszę Państwa, wzory ściany kościołów i umieszcza się też na ścianach w szkołach, w domach kultury i innej. Tutaj mam, że to jest trochę kiepskie zdjęcie, bo jakoś nie mogłam zrobić lepszego. Tak, ale jest przykład, że haft kaszubski na sztandarach Zrzeszenia, tutaj także, tutaj Schojnic, sztandar Zrzeszenia Schojnic, prawda, wielki haft z bykiem, złotą nitką, z bykiem, bo byk to jest godło Chojnic. Wkomponowany byk, głowa byka na sztandarze w haftu Borowiackim. Tak, istnieje właśnie, to jest haft Borowiacki, o tym nie mówiłam. I tutaj jeden ze sztandarów, prawda, czyli mówiłam, tak, religia, prawda, język, haft, to są te takie symbole, a haft jest wszędzie umieszczany. O, tu jest Gminny Ośrodek Kultury, to jest tutaj
To jest kiepskie zdjęcie, bo jak to światło robiłam, tutaj na tym ostrość jest słaba, nie widać, ale między tymi oknami tam są namalowane wzory haftu. Kolejne zdjęcie ma dosyć kiepskie. To jest o, na ścianie motyw haftu. I proszę Państwa, jeszcze jeśli chodzi tak już o haft w Człuchowie. I Człuchów to są tereny, znaczy tak, stolica powiatu czuchowskiego. Tereny zamieszkały w przeszłości przez Kaszubów, z których część uległa germanizacji, a część wyemigrowała w XIX wieku, pozostało niewielu. Po I wojnie światowej te tereny nie znalazły się w granicach państwa polskiego, dopiero znalazły się w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej i wówczas to napłynęło sporo osób z sąsiednich Kaszub, bo to jest dosłownie granica przebiegała za Człuchowem, tak? Konice już były w Polsce. Także to było rzeczywiście to było pogranicze. Stąd też tam napłynęło dużo ludności, można powiedzieć, nastąpiła rekaszubizacja, tak samo jak części powiatu lęborskiego, prawda, rekaszubizacja i także te wpływy kulturowe właśnie z Kaszub. I tutaj w 1973 roku w Powiatowym Domu Kultury w Człuchowie powstała pracownia haftu kaszubskiego prowadzona przez panią Józefę Sitarz. Tak? I w tym roku pracownia obchodzi 50-lecie, a oprócz tego pani Józefa prowadzi także drugi zespół w Przechlewie. Tak? I haftują. Tak, tak. I to jest tak. I to panie haftują wzory haftu kaszubskiego, przyczyniając się do zachowania tej tradycji. I można powiedzieć, że jest taki paradoks, że we Wdzydzach, gdzie mieszkają rdzenni Kaszubi od pokoleń, nikt nie haftuje po kaszubsku. To jest temat do badań socjologicznych czy innych, natomiast na terenach, tak, panie, które nie mają korzeni kaszubskich, ale to właśnie oddają największą też przysługę Kaszubom, zachowując haft kaszubski, można powiedzieć, i upowszechniając kulturę kaszubską, tak, gdzie na terenach, które kiedyś były kaszubskimi, później no, już Kaszubi opuścili te tereny i po II wojnie nastąpiła rekaszubizacja, tutaj też ta rekaszubizacja kulturowa, tak? Ale jest to, są procesy oddolne, tak? No, dobrze, że właśnie takie osoby są, że haftują, że zachowują tą tradycję i że sprawia mi to przyjemność. Tak? Dzisiaj, jeśli chodzi o haft kaszubski, to jest to ten haft ręczny, jest pracochłonny, czasochłonny i młode osoby haftują, ale czy będą później, jak będą dorosłe, będą to kontynuowały, nie wiemy, tak? Tego nie wiemy, bo jest to dzisiaj inny czas, ale być może no, po jakimś czasie też dojdą do wniosku, że warto usiąść i wyhaftować coś ręcznie, a nie tylko kupić na przykład jakiś kubek z haftem kaszubskim, bo proszę Państwa, haft kaszubski dzisiaj jest wszędzie, na kubkach, na jakichś talerzykach, są serwetkach papierowych, proszę Państwa, na metry można kupić materiał w sklepach, na metry, motywy haftu kaszubskiego i haftu łowickiego to są najbardziej eksploatowane w designie współczesnym, czy folk designie. Być może efekt będzie taki, że się ludziom przejedzą i za jakiś czas nie będą chcieli patrzeć, a myślę, że rękodzieło zawsze się obrobi. Te druki się na te drukowane nie będą chciały patrzeć. Może młode osoby. No a jeszcze tutaj ktoś też pytał o kwestie praw autorskich do kompozycji. Tak? To jest, no, jeśli chodzi o prawa autorskie, to one nie są przestrzegane. Tak? Tutaj gdyby tak, że podejrzewam, że te osoby, które wydrukowały te metry tkanin, one nie zupełnie się tą kwestią nie przejmowały. To jest tak trochę jak jeszcze w dawnych czasach, że w kulturze ludowej też kopiowano, podglądano od siebie i nikt się nie zajmował z prawami autorskimi. Gdzieś jest inaczej, ale jeśli chodzi o hafty, to niestety jeszcze nie, tak, o wzory haftu, tak, że jest bardziej jak panie robicie hafty, te prace, to, tak, które podpisywać wielkimi literami, tak? Unikaty. Tak, to są unikaty, to są prace rękodzielnicze i artystyczne, więc trzeba podpisywać tak samo jak obrazy. A druga sprawa to jest
kwestia praw autorskich, to już jest tak, może w przyszłości tak będzie też, ale myślę, że to też nie wszystkim, nawet jeśli czują, że panie, że są poszkodowane w sensie takich praw autorskich, to pewno i tak by nie chciały tak się handryczyć, mówiąc kolokwialnie, tak? To jest, jak mówię, sprawa taka, jak mówię, trudna, ale może z czasem to zostanie w jakiś sposób unormowana. I tutaj jeszcze, to też była tym mowa, że hafty wykonywane przez panie Słuchowa były pokazywane na kilkudziesięciu, a może więcej wystawach na Pomorzu, w Polsce i za granicą, budząc zachwyt oglądających i też panie prace ich zdobywały liczne nagrody. Takie prestiżowe konkursy to jest konkurs Haftu Kaszubskiego w Linii, międzywojewódzki konkurs Współczesna Sztuka Ludowa Kaszub, urządzany co kilka lat, tak? To i dalej też konkurs Twórczości Ludowej i jego dzieła artystycznego, organizowany w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. To tylko niektóre, bo panie mają na koncie znacznie więcej osiągnięć, ja tutaj tylko niektóre wymieniłam. I jeszcze już kończąc, też prace pań znajdują się między innymi w Muzeum Kaszubskim, Parku Etnograficznym, w tym najstarszym muzeum na wolnym powietrzu w Polsce, i znalazły się na wystawie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w październiku 2018 roku, a haft kaszubski jako całość został wpisany w 2023 roku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Także to jest taki prestiżowy wpis, on nie daje może jakieś korzyści, ale na pewno prestiżowy, prestiż tak jest, i tutaj panie wniosły też swój wkład, spotykając się, konsultując te hafty z panią kustosz Ewą Wilewską z Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, która przygotowywała ten wpis na listę. Także tutaj zasługi mają panie duże, opisane i nieopisane, ale myślę, że tutaj państwo macie właśnie tę możliwość i przyjemność poznania właśnie i pań, poznania ich prac i przyjrzenia się z bliska, bo to rzeczywiście są tak rękodzieło najwyższej klasy. Myślę, że współczesne osoby spotykają się z takimi reakcjami, że nie wierzą, czasem młode osoby nie wierzą, że to jest wykonane ręcznie, tak? Że to jest maszynowo. Że to jest maszynowo, tak? A jak mówiłam, rzeczywiście spotkałam się z haftami kaszubskimi maszynowo wykonywanymi i podejrzewam, że pochodzące z jednego z krajów, które nie uznają praw autorskich, a dużo rzeczy kopiują. Tutaj nie będę mówiła, w jakim kraju, ale mniej więcej możemy się domyślać. Także to jest tak, to są następne problemy. Dobrze, to proszę państwa, było z mojej strony wszystko. Chciałam się państwu powiedzieć o dziejach haftu, trochę w kontekście też historii Kaszubów. Jeśli państwo mają jakieś pytania, czy chcieliby coś dopytać, to ja chętnie odpowiem. Panie profesorze,